Dobry wieczór, kochani. Witam Was serdecznie. Tradycyjnie pytam na początku, czy nas widać, czy mnie teraz słychać. Dajcie znać, czy jesteście. Dobrze, pojawiają się pierwsze osoby, więc ktoś jest. Tylko ciekawe, czy nas słychać i czy widać. O, okej. Słychać. Iwonko, a czy nas widać? Czy jest okej? Wszystko widać i słychać. Okej, jeszcze zobaczę też. Dobra, tylko udostępnię jeszcze na grupie live'a i spokojnie, bo tutaj mi piszą, że coś nie działa, więc zaraz spróbuję to udostępnić. Dobra, wieczór, Marina, witaj Tomku. Wszystko widać i słychać, okej, super, no to jesteśmy. Dobry wieczór, kochani, witamy Was serdecznie, tak oficjalnie. Witam mojego gościa dzisiaj, Tomasza Zielińskiego, przecudownego człowieka, wspaniałego pisarza tekstów, mogę tak powiedzieć trochę. Bo twoje teksty, Tomku, powiem ci, że naprawdę tak naprawdę no, tych zadań, które wykonujesz, jest bardzo dużo. Projektów, którymi się dzielisz, również jest sporo. Może tak pokrótce powiem, a resztę dopowiesz. Przede wszystkim piszesz świetne teksty na Facebooku, które patrząc też na polubienia tych tekstów, na udostępnienia, widać, że to jest temat bardzo ważny. Zajmujesz się sprzedażą, zupełnie coś innego. Prowadzisz Akademię Komunikacji, prowadzisz również szkolenia dla rodziców. No a przede wszystkim, co mnie bardzo ujęło, to jest ten projekt właśnie Okienko 120 minut. Witam Cię, Tomku, i bardzo Ci dziękuję za to, że przyjąłeś moje zaproszenie. No, ja pięknie dziękuję. Cudownie tutaj jest być i móc podzielić się tym, co w serduchu. Pięknie Ci dziękuję, że mnie zaprosiłaś i że będę mógł podzielić się tym, co gdzieś tam po drodze zbieram pewnie z różnych stron, począwszy od dzieciaków, poprzez rodziców, no i ludzi gdzieś tam też zajmującymi się biznesem, bo w tych wszystkich rzeczach, o których mówiłaś, działamy. Może jeżeli chodzi o tą sprzedaż, to już troszeczkę mniej, dlatego że od 2 lat, od 1,5 roku tak zajmujemy się głównie komunikacją w takich miejscach, w których dogadać się było trudno. Jeżeli chodzi o taką sferę biznesową, to byliśmy zapraszani tam, gdzie nikt nie mógł się dogadać, dlatego że dogadywaliśmy się tam dlatego nie, że jesteśmy tacy dobrzy i wspaniali w negocjacjach i tak dalej, tylko dlatego, że po prostu my nic nie wiemy. To znaczy ja nic nie wiem i to, że nie wiem, pozwala dużo rzeczy usłyszeć. I wiesz, tak naprawdę ten projekt i z okienkiem, i z rodzicami, z dzieleniem się tym wszystkim powstał spontanicznie w związku z COVID-em, a tak naprawdę wszystko wiesz, zaproponowali rodzice, dlatego że na początku właśnie to była taka informacja, że gdzieś nie dogadujemy się w domu, bo troszeczkę więcej stresu, później nie dogadujemy się z dzieciakami, bo coś się tam dzieje. I rozpoczęliśmy, wiesz, te wszystkie po kolei projekty po to, żeby wychodzić. Na początku to miało być takie, wiesz, wielkiej tajemnicy dla moich klientów, tylko po to, żebyśmy mogli sobie tam gdzieś, żeby mógł ich wesprzeć, dlatego że COVID to wszystko się wstrzymało, moja branża totalnie stanęła i myśleliśmy, jak mogę wesprzeć moich klientów. Zacząłem ich obdzwaniać i rozmawiać z nimi, jak mógłbym im służyć, o co powinienem zadbać, żeby w tym czasie. I tu nie chodziło o żadne formy płatne, absolutnie. I oni zaczęli mi zwrócić uwagę, Tomek, słuchaj, ostatnio jest właśnie w związku z sytuacją, jest dużo stresu, jak mógłbyś poradzić coś, jak się dogadywać, bo ostatnio zamiast siebie słuchać, się kłócimy i to tak, wiesz, krok po kroku do tego doszło i ten projekt Okienka powstał totalnie spontanicznie, dlatego że mając troszeczkę czasu, znowu w związku z COVID-em, z tym pierwszym zamknięciem rynku, postanowiłem, że
I widząc, jak dużo rodziców zwraca mi uwagę, że kurczę, może byś coś podpowiedział, albo może byś powiedział, jak dogadać się i tak dalej, zaczęliśmy ich słuchać, zaczęliśmy pytać o takie różne rzeczy. Nagle okazało się, że wiesz, że oni wskazują nam właśnie ten obszar głównie z dzieciakami, więc pomyślałem sobie, dobra, przez 2 godziny jestem w stanie sobie wyjąć 2 godziny w ciągu dnia, porozmawiałem z moimi kochanymi dziewczynami, czy mam tam przestrzeń i okazało się, że mam, więc odpaliliśmy ten projekt Okienka. Z taką świadomością, że wiesz, może to będzie ktoś raz w tygodniu, może raz na 2 tygodnie, może częściej, może później. Tu się okazało, że wiesz, że w ciągu 3 dni zrobiła się kolejka prawie na 2 miesiące i to nam pokazało skalę. Wiesz, ja zacząłem się zagłębiać w temat coraz głębiej, bardziej i bardziej. I nagle okazało się, że sytuacja jest bardzo poważna i taka bardzo tragiczna. Poczułem wielką niezgodę na informacje, z którymi się dziś zapoznałem, dotyczącymi tego, jak dzieciaki są zostawione same sobie pod kątem takiej opieki psychologicznej, psychiatrycznej w Polsce. Mm-hmm. Psychiatria totalnie leży, nie istnieje, bo tu nawet nie można powiedzieć, że coś tam się dzieje. Są zamykane kolejne oddziały, ostatnio dofinansowanie blisko 80 milionów złotych zostało wycofane, nie zostało zaakceptowane, nie wiadomo dlaczego, dla dzieci właśnie, jeżeli chodzi o psychiatrię. Mm-hmm. I tak naprawdę to bardzo mocno mnie dotknęło, ja gdzieś poczułem wielką niezgodę na to, patrząc na statystyki. Ja nie chciałbym mówić o takich przerażających statystykach, które dotyczą nas jako Polski, dlatego że może nie wszyscy by sobie życzyli, bo pora jest dosyć taka, nie chciałbym tutaj zasmucać takimi mocnymi statystykami dotyczącymi tego, które zajmujemy miejsce w Europie pod kątem prób samobójczych u dzieci i tak dalej, i tak dalej. Więc to chyba nie są takie tematy, które może powinniśmy poruszać, ale właśnie od tego się zaczęło i wiesz, nagle okazało się, że to okienko ma głęboki sens. Z tym okienkiem związało się to, że zaczęliśmy współpracę z psychologami, z psychiatriami dziecięcymi. Ja się zacząłem coraz więcej dowiadywać. Później padliśmy na szalony pomysł, żeby otworzyć ośrodek. Znaczy otworzyć, zbudować od nowa ośrodek, usłyszeć na czas. I powiem Ci, i robimy ten szalony pomysł. To jest w ogóle jakieś wariactwo totalne. Ale po prostu odpaliliśmy tą przestrzeń i rozpoczęliśmy zbiórkę na ośrodek. Mam nadzieję, że za 2-3 dni odpali taka duża wiadomość, która pozwoli nam ponieść gdzieś tą informację jeszcze mocniej, dlatego że zgłosił się cudowny człowiek, który jakby, tu na przykład zgłaszają się tak cudowni ludzie jak ty, gdzie mogę się pojawić gdzieś, chociaż wspomnieć o tym projekcie, dlatego że ten ośrodek ma docelowo być zupełnie za darmo dla dzieciaków, które nie są słyszane, żeby każdego dzieciaka usłyszeć na czas, dlatego że statystyki w Polsce są, mówię Wam, przerażające i ja kiedyś usłyszałem takie przejmujące zdanie od taty, którego córka była chora na depresję w takim młodym wieku i nic się na to nie zapowiadało i okazało się, że on powiedział takie przejmujące zdanie, że każdego roku z mapy Polski znika średniej wielkości szkoła po cichu, bez rozgłosu. Okazuje się, że to jest liczba udanych prób samobójczych wśród dzieci w wieku 7 od 7 do 18 lat, czyli dzieci i młodzieży. I powiem Ci, że to mnie po prostu totalnie przeraziło. Pomyślałem sobie, kurczę, o co chodzi, coś tu jest nie tak. Ja nawet nie zdawałem sobie sprawy, że tego jest tak dużo. I wiesz, i to wszystko się nawarstwiło i od chyba 18 miesięcy, no może przesadziłem, no może od takiego, no może od 12-14 miesięcy jesteśmy totalnie w tym projekcie, gdzie znaczna część tego projektu zajmuje mi bardzo dużo czasu pod kątem właśnie rozmów, rozmawiania z dzieciakami, rozmawiania z ludźmi, którzy gdzieś tam ten projekt jest bliski. Chyba się trochę rozgadałem tak na początek, ale tak o mnie, chyba tak ogólnie dosyć mocno wszystko. Tak, jeszcze będę Cię pytała też o to okienko. Ja chciałam Ci powiedzieć też, bo też tego Ci nie mówiłam, że ja poznałam Cię na jednym ze szkoleń, na którym byłam w Toruniu. A z racji tego, że pracowałam w korporacji, to tych szkoleń trochę mam za sobą. I powiem Ci, że tak szczerze, to trochę tak z przymrużeniem oka tam poszłam. I tych występów oczywiście, tych osób przed Tobą było sporo. I ja w pewnym momencie tak siedząc, słuchając sobie stwierdziłam, kurczę, po co ja tu przyszłam, nie? I nagle wychodzisz Ty na scenę i mówisz tym ludzkim językiem. Mówisz tak pięknie o tej sprzedaży, o tym właśnie słuchaniu drugiego człowieka i po prostu mnie to ujęło i pamiętam, że czekałam jeszcze na rozwinięcie tego, co będziesz mówił. I tak się zastanawiałam,
Kurczę, takie przeszło, wiesz, mi przez głowę. Czy rzeczywiście taki jesteś? Czy w taki sposób sprzedajesz, wiesz, te swoje usługi? Zaczęłam cię słuchać i mówię, o rany, to już wiem, po co tu przyszłam na to szkolenie. I to było dla mnie naprawdę, to było dla mnie mega niesamowite. Ojej, dziękuję ci za te słowa. Wiesz, wtedy będąc tak mocno w biznesie, my naprawdę skupialiśmy się na tym, to znaczy tą całą wyjątkowość nasza, cała nasza wyjątkowość właśnie polegała na czymś tak oczywiście nieoczywistym, bo polegała na tym, że my przychodziliśmy do ludzi i tak naprawdę próbowaliśmy ich zrozumieć, o co im tak naprawdę chodzi, dlaczego nie potrafią się dogadać, albo dlaczego się nie dogadują, albo dlaczego nie są w stanie wziąć pod uwagę czyjejś oferty, jakichś rzeczy, które gdzieś tam są z tym związane. I każdy myśli, że nie wiem, że stosując super świetne, z tym szacunkiem techniki sprzedaży, negocjacji, mediacji, jesteśmy w stanie przechytrzyć kogoś. I tu wiesz, kiedyś mój mentor Antoni pokazał mi taką rzecz, powiedział mi właśnie, kiedyś ja też mam za sobą ładnych kilka korporacji i byłem i tam pracowałem i byłem właśnie uczony tego, jak wygrywać. Niby win-win, ale tak naprawdę wiesz, sprzedaż musiała być, bo wszystko powinno się zgadzać, tak naprawdę wszystko powinno być tak jak firma oczekiwała i dokręcała te nasze plany. I wiesz, i taki przełom, który pokazał mi Antoni, to jest właśnie to, żeby zauważyć człowieka z jego historią. On mi powiedział takie ujmujące zdanie, że jeżeli ktoś od ciebie kupuje, to ktoś ci Tomek zaufał i jak on to powiedział, będzie brzydkie słowo, Antoni mówił, nie spieprz tego Tomek. I jeżeli ktoś cię zaufał, to tego nie możesz spieprzyć. On zapamiętam, że to zdanie takie miałem mocno w głowie i on dzieląc się tym zdaniem pokazał mi, zaczął mi pokazywać, bo krok po kroku, o co tak naprawdę chodzi w tym, żeby usłyszeć drugiego człowieka. I to jest coś takiego bardzo dziwnego, że jak ja przestałem wiedzieć, przestałem stosować cokolwiek, tylko zacząłem być ciekawy, zacząłem pytać, to ode mnie wymagało bardzo dużo, bo należało się odsłonić, czyli pokazać siebie takiego prawdziwego. A ja przez wiele lat uczyłem się udawać kogoś, kim totalnie nie jestem. Kogoś, kto był bardzo daleko ode mnie. Ja w tych korporacjach, wiesz, awansowałem, byłem na bardzo wysokim stanowisku i tak naprawdę myślałem sobie, no to teraz ja już wiem wszystko. Tylko tak naprawdę ten Tomek, który patrzył w lustro, to widział kogoś, od kogo bardzo daleko odszedł. Wstydził się siebie, wstydził się tego, skąd pochodzi, wstydził się wiary, wstydził się wszystkiego, co mogłoby mieć jakikolwiek wpływ negatywny na niego. Wiesz, Antoni mi krok po kroku pokazał, jak wrócić do tego Tomka, który może nie jest profesjonalny, idealny i taki, jak być powinien według tego, co nazywa świat, ale jest sobą. I on powiedział mi kiedyś takie umiejące zdanie. Ja chciałem to zdanie się z wami podzielić, dlatego że on powiedział, Tomek, bo ja wiesz, ja się przestraszyłem, bo mówię, Antoni, dobra, ale jak ja pokażę, jak ja naprawdę jestem, że ja naprawdę jestem taki, tego mi brakuje, tamtego mi brakuje, tego nie mam, tamtego nie mam, to wiesz, klienci ode mnie odejdą. I on powiedział, że właśnie, żeby nie bać się pokazać siebie takiego, jakim jest. A jeżeli ludzie, jak ja zapytam Antoni, a jeżeli ludzie odejdą, i on powiedział coś cudownego, on powiedział, to będzie ich strata. I to będzie wielka ich strata. I powiem wam, że to wtedy, ja tak sobie pomyślałem, a tam takie gadanie, strata, jak odejdą ci klienci. I tak naprawdę okazało się, że miał dużo racji. On tak naprawdę budował we mnie to takie poczucie tego, że to, kim jestem, naprawdę nie jest takie złe, jak mi się wydawało. I to, czego uczył mi świat, żeby nauczyć się udawać kogoś, rozmawiać w taki sposób, takim językiem i taki różne inne, przepraszam, że to powiem, pierdoły, których mnie uczono przez całe lata, okazało się, że to jest skuteczne, można się z tym dogadywać, tylko to było bardzo dalekie ode mnie. Jeżeli siadasz z człowiekiem, patrzysz na niego, zdajesz sobie sprawę, że on coś tam przeżył, że wiele rzeczy doświadczył, że ma za sobą jakąś historię, jakieś przeżycia, to nagle otwiera zupełnie inną perspektywę na rozmowę, na to, żeby usłyszeć tego człowieka takim, jakim on jest i usłyszeć jego historię. I powiem ci, od tamtego momentu ja się chyba więcej nigdzie nauczyłem w ogóle o ludziach, o biznesie, o tym, jak o różnych rzeczach, które ludzie mi zaczęli opowiadać, w momencie, kiedy przestałem tak mocno, usilnie starać się być profesjonalnym, tylko zacząłem być sobą. I oczywiście niektórym klientom to nie, mogło nie pasować i pewnie nie pasowało, ale wiele ludzi powiedziało, no okej, dobra, spróbujemy z dziwnym Tomkiem, więc i tak się, wiesz, tak się to zaczęło, to było coś niesamowitego. Prostota w tym, że nie wiedzieć jest lepiej, w ogóle wszędzie moim zdaniem nie wiedzieć jest lepiej, bo my dorośli tak często wiemy, nam się wydaje, że wiemy, wszystko wiemy najlepiej i niestety tej racji trwamy w niej, trzymamy się jak niepodległości jakiejś takiej, bronimy jej,
Najgorsze jest to, że tak jak ja po sobie, ja będę może mówił o sobie, że ja miałem na niej zbudowaną całą tożsamość, czyli na tej mojej racji, czyli na tych rzeczach, które mi się wydawało, że wiem, zbudowałem całą moją tożsamość. I to jest właśnie chyba najbardziej przerażające, że ja w pewnym wieku ocknąłem się i okazało się, że ta moja tożsamość jest zbudowana na wielu nieprawdziwych historiach, które sobie opowiadam, ale które podobają się światu. I to mnie bardzo mocno przeraziło, bo ja w pewnym momencie zapomniałem tak naprawdę chyba kim byłem, kim jestem i tak naprawdę nie, tak jak się ocknął i pomyślał sobie, o co mi tak naprawdę chodzi, kogo ja tak naprawdę udaję, ja to wszystko udaję. I od tamtego momentu zaczęła się taka duża przemiana, taka duża, głęboka przemiana moja, gdzie sobie krok po kroku zacząłem wsłuchiwać się w ludzi i, to było, i ta przygoda trwa od wielu, wielu, wielu lat do dziś. Z tym, że widzisz, to wsłuchiwanie poniosło się i do rodziców i do dzieciaków i tak naprawdę stworzyliśmy Akademię Komunikacji, która służy nam w wielu dziedzinach. Ostatni taki cudowny przypadek po Akademii Komunikacji, wiesz, był taki doktor, chirurg, dosyć znany w Polsce, jak się okazało, ja nawet nie wiedziałem, który operuje dziecięce serduszka. Wiesz, i on powiedział, żebym zrobił Akademię Komunikacji dla lekarzy, bo powiedział, że skorzystając z tej metody podnoszenia słów, nie mogli przekonać pewnych rodziców do tego, nie mogli zrozumieć, dlaczego nie mogą ich przekonać do tego, żeby wykonali pewien zabieg na sercu dzieciaka, który był tak naprawdę bardzo mocno zagrożony. I rodzice nie wiadomo dlaczego nie chcieli się zgodzić i każdy zaczął ich przekonywać po swojemu, czyli to, co my dorośli robimy najlepiej. Próbujemy pokazać swoją rację, bo się martwimy, bo dbamy z perspektywy swojej i nikt tych rodziców nie słuchał. Okazało się, że ten pan doktor podnosząc kilka słów, i mówi, Tomek, już nie miałem wyjścia. Tak nie wiedziałem, czy skorzystać z tego, czy nie skorzystać. Nie miałem wyjścia i podniosłem kilka słów tych rodziców. Okazało się, że usłyszeli ich prawdziwe obawy i to, czego się boją i mogli to rozwiać. I dzięki temu, wiesz, była możliwa przeprowadzenie na przykład operacji tej dziewczynki. Wiesz, jak słyszysz takie rzeczy, że ludzie niosą tą metodę wszędzie, nie spodziewałem się, że na przykład będzie jakiś doktor, który gdzieś zaniesie to na swoją salę operacyjną albo do rozmów z rodzicami, to jest coś niesamowitego i cudownie jest to, że wiesz, coraz więcej ludzi gdzieś tego dotyka, uczy się tego, bo to jest bardzo proste. Uczy się to chyba nie jest dobre słowo, to bardziej łapie świadomość tego, kim, jak się zachować w rozmowie, jak się wsłuchać drugiego człowieka, żeby ten ktoś powiedział nam, o co tak naprawdę chodzi, czego się tak naprawdę boi. A my wszyscy się trochę tego boimy, dlatego że wolimy po prostu pokazywać tego, kim nauczyliśmy się być, po to, żeby się nikt nie śmiał. Tak, to prawda. Ja powiem Ci też o swoim doświadczeniu, które miałam, ponieważ pracowałam właśnie kilka lat w korporacji. No i no było mi bardzo ciężko, w ogóle mi było tam ciężko przetrwać. No i zdarzyło się tak, że odeszłam z tej korporacji, zaszłam w ciążę, ja tak się cieszyłam, wiesz, że się uwolniłam i że ja mam szansę po prostu tak naprawdę już tam nie wrócić. Ja pamiętam, jak odchodziłam z korporacji, to powiedziałam, że ja już więcej nie będę sprzedawać. To mnie tak, wiesz, tyle kosztowało, ja w pewnym momencie mówię, kurczę, przecież to jest tak niezgodne ze mną i w ogóle tak się kłóciło to wszystko ze mną, sposób sprzedaży, pracowałam właśnie w banku, ta bankowa zupełnie była już inna od tej bankowości początkowej, do której przyszłam. I później po depresji, którą miałam, zaczęłam, wiesz, no też zaczęłam się zmieniać, zaczęłam czytać książki i w pewnym momencie stwierdziłam, że ja muszę wyjść do ludzi. No ale w końcu się pojawiło, kurczę, a ja nie chcę sprzedawać, ale ja w sumie tylko to umiem. Co ja mam robić, nie? I wtedy pamiętam, że wysłałam właśnie CV do firmy, no, w której też teraz pracuję, oprócz tej terapii z ludźmi, czyli z reklamą. I ja mówię, kurczę, albo będę pracowała w inny sposób z tymi ludźmi, albo po prostu to nie, to no, bardzo szybko się wymiksuję z tego. I powiem Ci, że ja wtedy doświadczyłam czegoś niesamowitego. Ja pracując, współpracuję z tymi firmami w zakresie promowania ich pod względem reklamy. I nagle się okazuje, że ja idąc do takiego prezesa,
to pamiętam, było po prostu pierwsze moje takie, wiesz, większe spotkanie. Idę do tego prezesa, a on patrzy na mnie i mówi, czy się napije z nim kawę? Mówię, no tak, oczywiście. Pijemy kawę, a on do mnie opowiada mi całą historię swojego życia i mówi, zlecenie pani załatwi z moją asystentką, ja potrzebuję porozmawiać. I tych sytuacji było milion. Miałam właśnie takie sytuacje, które gdzieś tam ktoś przychodził do mnie do pracy i centralnie po prostu to wyglądało już jak terapia, bo ktoś tam się pokładał i próbował po prostu tylko porozmawiać. On potrzebował tej rozmowy. I też ta praca doprowadziła mnie do miejsca, w którym teraz jestem, bo widziałam właśnie, że umiem słuchać, że to jest moja droga. I też często właśnie miałam taką sytuację, że ktoś mi powiedział, kurczę, pani powinna pracować w ogóle jako psycholog, bo super mi się z panią rozmawia. I to było dla mnie też niezwykłe, że osoby, których nie znam kompletnie, to są jacyś właściciele firm, prezesi, oni po prostu potrzebują tak tej rozmowy. Oni przede wszystkim potrzebują rozmowy i to było dla mnie takie wow. Naprawdę, to było niesamowite. No, a to jest dokładnie to, co mówisz. Wiesz, właśnie my mijamy ludzi gdzieś tam z boku, próbujemy pokazać siebie troszeczkę lepszym, a właśnie zapominamy o tym, że tam z drugiej strony też jest człowiek właśnie z tą swoją historią, z tym, co przeżył. To jest coś niesamowitego. No. Ale piękna historia, naprawdę, biorąc pod uwagę to, co przeszłaś, to wielki szacunek, naprawdę, że gdzieś, wiesz, też sobie pozwoliłaś na to, bo wiesz, wielu dorosłych się wstydzi otworzyć i słuchać i zacząć rozmawiać, bo gdzieś tam obawia się, że to odsłonięcie zostanie wykorzystane i tak dalej, a więc jeżeli ludzie się przy kimś otwierają, a bardzo tego my wszyscy potrzebujemy być wysłuchani, bo mamy takie poczucie, że fajnie byłoby, żeby gdyby ktoś nas posłuchał, to kurczę, to wiesz, to i nagle zjawia się ktoś, kto słucha, nie gada, nie wtrąca się. Wiesz, mogę przy kimś opowiedzieć, usłyszeć swoje myśli. To jest coś niesamowitego, naprawdę. Tak, to prawda. Tutaj właśnie czytam komentarze, też Monika napisała, nie? Dość często potrzebujemy porozmawiać, ale nie mamy z kim, nie? No, to prawda, to jest to, że my tak mocno, wszyscy chcemy mówić, przestaliśmy się troszeczkę słuchać, jedna osoba zaczyna mówić, a ta druga zamiast słuchać, czekasz, ta pierwsza skończy po to tylko, żeby powiedzieć swoje, nie odnosząc się przeważnie do tego, co powiedziała, tylko wiesz, każdy z nas chce powiedzieć swoje mocno, ja też tego doświadczam, i dzieciaki, rodzice, i te osoby, które prowadzą biznes, są tak strasznie wysłuchani, to jest tak duża potrzeba tego, żeby usiąść z kimś i pogadać, i ktoś powie, no tak, ale to jest takie, wiesz, no jak mam pogadać z kimś, z właścicielem firmy, no to właśnie o to chodzi, że jeżeli powiesz mu, zresztą tak jak ty mówiłaś, że przychodzisz, otwierasz się na drugiego człowieka, zaczynasz z nim rozmawiać nie pod kątem, nie od razu przechodząc do tego, z czym tutaj przyjechałaś, jak to powinno wyglądać, to się dzieje przy okazji, tak jak to pięknie powiedziałeś, że wiesz, pijąc kawę z panem prezesem, rozmawiając troszeczkę o nim, to zlecenie gdzieś pojawiło się na boku i wiesz, i trudno jest to dzisiaj zrozumieć komuś, kto mówi, ale moi klienci tacy nie są, albo ja w to nie wierzę, wszyscy gdzieś tam są, właśnie my tak mocno się w tym pozamykaliśmy, że przestaliśmy naprawdę, zresztą ja zawsze wiem gdzieś głęboko, znaczy może nie zawsze, ale wiem, że wiele takich osób, które mówi, że wcale tak nie jest i w ogóle bardzo mocno boją się otworzyć, pokazać tego siebie, który gdzieś tam jest w środku, bo boją się, bo wielokrotnie zostali w życiu skrzywdzeni, pokazując go wyśmiani, zlekceważeni, teraz boją się, że jak pokażą to na przykład w sferze zawodowej, to ktoś się z tego będzie śmiał. Zresztą ja tak samo myślałem, że ludzie będą się po prostu śmiali ze mnie, albo że wykpią to moje słuchanie, wychodząc na rynek otwarty. Tak samo miałem taką informację, że Tomek mówi, nie żartuj, tu jest twarda, mocna walka, jak ty zaczniesz tak słuchać ludzi, przecież nie wytrzymasz nawet miesiąca na tym rynku. Wiesz, okazało się, że oczywiście wielu klientów było na początku bardzo podejrzliwych, dlatego że już widziało różne rzeczy i wiesz, jak przychodzisz z takim słuchaniem się drugiego człowieka, to ludzie najpierw sprawdzają, czy to tak naprawdę. Ale jak pokazujesz im, że naprawdę i nie masz za bardzo nic do ukrycia i chcesz po prostu najzwyczajniej w świecie usłyszeć, co mają do powiedzenia, to dzieje się taka fajna magia. Ja zawsze to mówię, że to jest coś niesamowitego. Mhm.
Ja wiesz co, ja się spotkałam na przykład z czymś też takim, gdzie na przykład pojechałam gdzieś tam porozmawiać już z tym klientem, czyli po prostu na takie spotkanie przy kawie, bez żadnych oczekiwań, bez zlecenia, ale zapytać po prostu z zainteresowaniem, co u niego, czy on sobie poradził, czy nie. I powiem ci, że reakcja też właśnie tych klientów początkowo była dla mnie naprawdę też takim wielkim zaskoczeniem, że ludzie, matko. Ale co, że pani nie przyjechała tutaj podpisać zlecenie, tak po prostu porozmawiać, ale o co chodzi, nie? Gdzie jest haczyk, nie? W tym wszystkim. No właśnie, to wiesz, te reakcje pokazują, znaczy my się przyzwyczailiśmy, że ktoś nam daje komplement, daje nam pochwałę, to za chwilę będzie coś chciał, że jak ktoś robi nam przysługę, to zaraz chce coś w zamian, czyli jeżeli ktoś się nas słucha, to zaraz pewnie wyjdzie z tym gdzieś spod lady, wyjmie tą ofertę albo umowę już podpisaną, którą ma przygotowaną, więc ludzie też bardzo mocno, jak ja to zauważyłem, boją się otwierać, cały czas czekają na to, nawet jak zaczynają rozmawiać, to cały czas czekają na to właśnie o to, o czym wspomniałeś, gdzie jest ten haczyk, o co tak naprawdę chodzi. Wiesz, ja zawsze mówię, że jeżeli my na początku zaznaczymy, ja wiesz, nauczyłem się też to, o czym mówisz, nauczyłem się przyjeżdżać do ludzi na początku i mówić, że ja przyjechałem tutaj porozmawiać, ewentualnie poznać pana i zorientować się, czy kiedykolwiek, jakkolwiek będę mógł w czymkolwiek panu służyć, więc żeby w ogóle tego to określić, to chciałbym prosić o taką szczerą rozmowę, żeby pan mi troszeczkę powiedział o tym, o swoim biznesie, żebym mógł się temu przyjrzeć i jakby zweryfikować, czy to, co umiem, to, co wiem, będzie w jakikolwiek panu sposób służyło. I wiesz, na początku to jest tak, ale panie Tomku, ale to chyba tutaj pan i ja, ale wiesz, ale jak pokazujesz, że to tak naprawdę, naprawdę, bo bez tej wiedzy ja dzisiaj mogę zgadywać, mogę przygotować ofertę uszytą na miarę dla kogoś i bez tej wiedzy mogę mu coś tam zaprezentować, tylko ja zawsze mówię, że pewnie już było wielu, którzy zgadywało przede mną, a ja chciałbym naprawdę zrozumieć i nauczyć się tego, jak pan myśli, jak pan funkcjonuje, jak działa pana firma, bo to pozwoli mi dużo bardziej panu chyba pomóc niż takie moje zgaduj zgadula, mimo doświadczenia, które mam zarówno, pewnie ty i ja mamy na rynku, gdzie możemy pewnie poszczycić się i pewnie parę rzeczy moglibyśmy odgadnąć tak w ciemno, ale po co, jak z drugiej strony jest człowiek. Tak, to prawda. A powiedz, od czego tak właściwie to się zaczęło? Czy ty zawsze potrafiłeś tak słuchać drugiego człowieka? Nie. Nie, ja byłem, wiesz, ja byłem wychowany przez 5 korporacji, do takich mocnych korporacji, wiesz, ja zawsze się śmieję, że ja byłem niedouczony. Wyjechałem z tej mojej małej wsi w takim fioletowym garniturze, zawsze to opowiadam. Zresztą chyba na tym szkoleniu też o tym mówiłem, na tej konferencji, bo chyba pamiętam, o której konferencji mówisz w Toruniu. I wiesz, jak ja wyjeżdżałem, to ja byłem, brakowało mi tych wszystkich certyfikatów, jakichś rzeczy, które powinienem mieć, więc musiałem się wspinać od samego w tych korporacjach i tak naprawdę ja tam, wiesz, byłem uczony tego, żeby niezależnie od tego jak i co, to ja mam dowieźć wynik. I wiesz, ja na początku, wiesz, ucząc się tych wszystkich technik, rozmów, sztuczek w negocjacjach, w sprzedaży, byłem uczony tak naprawdę manipulowania ludźmi i przez jakiś czas robiłem taką sprzedaż w wieku 20 kilku lat, pewnie robiłem taką sprzedaż, której pewnie dzisiaj bym nie robił, ale to też mi pokazało, jak to jest takie, jak rynek jest mały, jak później spotykasz tych klientów i oni pamiętają różnego rodzaju zachowania i tak dalej, więc to też nie jest, ja dzisiaj mówię to z perspektywy czasu, ja byłem takim kimś bardzo, wiesz, moje ego się nie mieściło w pokoju, wyobraź sobie, ja wchodziłem, moje ego było takie, bo ja, wiesz, w pewnym momencie zostałem szefem sprzedaży, która obejmowała 1/4 Polski i tak naprawdę miałem pod sobą olbrzymi zespół sprzedaży, odpowiednie biuro, odpowiednie piętrze, odpowiednio przeszklone, wszystko się zgadzało, więc kto mógł wiedzieć lepiej jak nie Tomek i wtedy wiesz, przyszedł taki moment, kiedy pojechałem na wizytę i spotkałem mojego mentora Antoniego, który tak naprawdę zobaczył takiego kołka zabitego, czyli mnie, który był wtedy dyrektorem sprzedaży, wiesz, lololo, miałem cudowną w ogóle i przyjechałem rozmawiać z bardzo dużą firmą i on wtedy jego firmą zarządzał syn, był prezesem, a on był taką szarą eminencją, która gdzieś sobie chodziła po korytarzach. Okazało się, że tak naprawdę on stworzył cały holding spółek, którymi wtedy się zajmowałem i on mnie zaprosił, bo syn nie mógł, przedłużało się jakieś jego spotkanie, on mnie grzecznie zaprosił do swojego pokoju do momentu, kiedy przyjdzie syn. Ja wiesz, tak spojrzałem na niego, mówię, kurczę, nie wyglądam, mówię, nie będę z nikim tutaj rozmawiał, ja tutaj przyjechałem na spotkanie z prezesem, taki byłem butnym kołkiem, naprawdę, takim, wiesz, zadufanym człowiekiem, który mówił, ja tutaj jestem na poziomie, nie będę z nikim rozmawiał, nie wiedząc, kim ten ktoś jest. Wiesz, on mnie mimo wszystko poprosił, mimo wszystko zapraszam pana, cudownie będzie z panem porozmawiać, zaprosił mnie do swojego gabinetu i wiesz, i
tak od słowa do słowa ze mną rozmawiać. Później jak się zapytałem, czemu on mnie wtedy nie wyrzucił z tego pokoju, mówię, Antoni, czemu ty mnie wtedy nie walił się? Wtedy byłem takim butnym baranem, takim totalnym baranem. On powiedział właśnie takie cudowne słowa, on powiedział, Tomek, bo bardzo przypominałeś mnie w twoim wieku, tak samo byłem głupi, zadupany. Wiesz, to mnie wtedy, ja mówię, jak możesz tak mówić, ale to tak naprawdę pokazało, Antoni pokazał mi, o co chodzi tak naprawdę we wszystkim, to zresztą, wiesz, gdzieś pokazały mi też moje dziewczyny, czyli moja córeczka i moja żona, całe moje życie, tylko wiesz, ja zajmując odpowiednie stanowisko, odgrywając kogoś, kim nie jestem, zawsze chciałem wiedzieć wszystko i myślałem, że wiem wszystko najlepiej, a okazało się, że wtedy nie słyszałem ani mojej córki, ani mojej żony, nie słyszałem pracowników, klientów, po prostu wiesz, moja racja musiała być najjaśniejsza, nawet jak nie była, to i tak moje stanowisko upoważniało mnie do tego, żeby przycisnąć tą moją rację tym stanowiskiem i wtedy wszyscy musieli się z nią zgodzić, totalnie nie słysząc. Oczywiście to wiązało się z jakimiś tam sukcesami, no właśnie, czy to można nazwać sukcesami? No chyba nie. Znaczy kiedyś świat mówi, że tak, ale wiesz, to odpowiednie stanowisko, mentoring na wyższej uczelni, bo byłem mentorem na jednej z wyższych pisania do prasy branżowej, odpowiednie stanowisko, odpowiedni prestiż. To wszystko okazało się, że to jest tak strasznie dalekie ode mnie, od tego, kim wiesz, kim człowiek jest, jak można odejść od siebie daleko. To, wiesz, to słuchanie zawsze na początku było bardzo nie tak, jak powinno być. I wiesz, krok po kroku, tak krok po kroku człowiek się zaczął tego uczyć. To było bardzo powolne na początku. Wiesz, ćwiczyliśmy to, co ja do tej pory z ludźmi ćwiczę, żebym przestał komuś przerywać zdanie, zanim skończy. Ja kiedyś tego nie umiałem. Ja wchodziłem w zdanie, popełniałem błąd atrybucji, czyli zakładałem, że już wiem, o czym ten ktoś mówi i wchodziłem mu w to zdanie, przerywałem i chcąc pokazać swój perfekcjonizm, że ja już wiem, o czym on mówi, że ja mu najlepiej doradzę. Nie słyszałem tak naprawdę niczego. Tak samo jest w relacjach z moimi kochanymi dziewczynami, czyli z moją córeczką, z moją żoną. Wiesz, jak tak się po czasie temu przyglądam, to ja kiedyś, wiesz, one zaczynały mówić, ja przerywałem i dokończałem zdania, albo już wiedziałem, wydawało mi się, że znam je tak dobrze i przerywałem im te wypowiedzi i dokończałem te wypowiedzi za nim, więc nie słyszałem nic, nie słyszałem nic, będąc w święcie przekonanym, że znamy się jak łyse konie wszyscy, że po prostu wiem o nich wszystko. Wiesz, jak Antoni w pewnym momencie zadał mi takie 10 pytań, które miał zweryfikować, jak dobrze znam żonę, to wyobraź sobie, że po 10 latach małżeństwa, jak on mi zapisał takie pytanie, które mi się wydawały błahe, czyli jakie kwiaty na przykład kocha twoja żona. I ja pomyślałem sobie, no jakie róże, bo przecież róże jej zanoszę każdego, przecież róże, no wiadomo, róże. I wiesz, nie przyszło mi do głowy, żeby jej zapytać. Jak się o nią starałem kiedyś, jak się poznawaliśmy, to wiesz, to ja wiedziałem. I pisząc róże, takie były różne pytania, ale dam ci takie najbardziej błahe, żebyś zobaczyła, gdzie ja wtedy byłem. Okazało się, że wiesz, że jak ją zapytałem, ona się bardzo zdziwiła i mówi, kurczę, fajnie, że pytasz, wiesz, bo to są tulipany i piwonie. Mówię, tulipany i piwonie, to czemu mi nigdy nie mówiłaś? Wiesz, ona tak na mnie spojrzała z takim politowaniem, ona mówi, wiesz, no, kiedyś próbowałam, ale nie słuchałeś, więc ja mówię, to czemu mi, wiesz, człowiek nie przyjmie tego, tylko od razu się zaczyna bronić. To czemu mi tego nie powiedziałaś? Wiesz, ona pewnie wielokrotnie próbowała mi to mówi, tylko że ja nie słyszałem. Wiesz, że to są takie błahe pytania, kiedy nam się wydaje, że my znamy swoich bliskich, a tak naprawdę nie wiemy, czym się w zeszłym tygodniu martwili. My też się tym nie dzielimy ze swoimi bliskimi, bo nie chcemy ich martwić, bo kiedyś próbowaliśmy, a oni się z tego śmieją, albo zlekceważyli, albo nie usłyszeli, co nas przestraszyło, co nas rozbawiło do rozpaku. Wiesz, to są takie momenty, które przez to na przykład płakaliśmy, albo czego się tak naprawdę boimy ostatnio bardzo mocno. Wiesz, i jak ja sobie, jak dzisiaj rozmawiam z wieloma osobami, to my tak naprawdę takich rzeczy nie wiemy o sobie, bo wiesz, rachunki, kolejny dzień, dużo zmartwień, życie pędzi. Nie mamy czasu, żeby się zatrzymać, usiąść i po prostu porozmawiać ze sobą. To prawda. Ja zresztą tak ci powiem też prywatnie, przecież to też jest tak, że i pracując w tym tak naprawdę, czyli z tym drugim człowiekiem, też często muszę się zatrzymać i tak naprawdę powrócić do siebie, nie? I gdzieś tam po prostu ten pęd życia jest taki, że czasami mam wrażenie, że po prostu gdzieś tam coś się gubi i co chwilę muszę się zatrzymać i zobaczyć, czy tam, kurczę, przypadkiem po drodze nie zgubiłam gdzieś siebie. Przede wszystkim zapytać się męża, czy tak naprawdę, czego on potrzebuje i czy rzeczywiście, wiesz, ważne zobaczyć tą sytuację, w której my się zgubiliśmy, bo tak jak właśnie ja obserwuję ludzi, którzy przychodzą do gabinetu, ja często, tak jak mówisz, zadaję pytania, takie jak ty. Na przykład ktoś przychodzi i pracuje nad swoim związkiem i ja się pytam, jakie są oczekiwania tej drugiej osoby,
Ja nie wiem. O. I to jest, no, to jest coś niesamowitego właśnie. No, to są, zobacz, tak proste pytania, nie? Czyli my powinniśmy wiedzieć, czego ten ktoś oczekuje. My zgadujemy przez całe życie, zgadujemy, próbujemy odgadnąć, próbujemy wiedzieć lepiej i wiesz, i mamy takie poczucie, że my się staramy. Nawet niektórzy mają poczucie, tak jak ja, że ja się poświęcałem dla mojej żony, dla mojej córki, a one tego nie doceniały tak, jak powinny doceniać. Tylko, że wiesz, tylko, że ja kochałem po swojemu, a one oczekiwały zupełnie innej miłości. Czyli ja, wiesz, kochałem bez wypowiadanych słów, bez wsparcia, bez spędzania czasu, bez rozmów. I wiesz, okazało się, że one oczekują zupełnie czegoś innego. I ja byłem wkurzony, że one nie doceniają tego, co ja robię. Że nigdy, bo wiesz, bo tak, takie to jest dziwne, że my nigdy, zawsze oczekujemy, robiąc coś, że ktoś to doceni. I upieramy się przy swoim sposobie na kochanie, na dbanie, na pielęgnowanie jakiejś relacji, nawet z klientami, wiesz, tak, i wiesz, to mnie zawsze zadziwiało, że klienci mówili, na przykład klienci, tak żeby z innej perspektywy to rzucić, że no tak, no ale ta firma się starała i szef mówi, tak, nasza firma się starała, nie mogliśmy jej pozyskać, tylko że wiesz, to takie proste jest, że starali się po swojemu, nikt nie zapytał, tylko przyjeżdżał z gotową ofertą uszytą na miarę. Nikt nie był ciekawy, o co tak naprawdę chodzi, tylko zgadywał, chcąc pokazać swój profesjonalizm, który tylko wkurzał tych klientów i do tej pory wkurza. Wiesz, to jest coś cudownego, pojechać do kogoś, bo ja zawsze gdzieś jeździliśmy w te miejsca, w których nikt nie mógł się dogadać i nagle odkrywaliśmy, że dwa, trzy szczegóły, które decydują o tym, że ten klient mógłby ewentualnie wziąć jakąś ofertę pod uwagę albo z kimś porozmawiać, albo się dogadać, albo na przykład o coś tam chodziło. Nagle okazywało się, że wiesz, że wszyscy wiedzieli jak, wszyscy mieli doświadczenie w branży 10-15 lat, a nikt nie przyszło do głowy nikomu, żeby zapytać tego klienta, o co tak naprawdę chodzi. Nie tak słowami, ale właśnie usiąść, pozwolić mu powiedzieć, wiesz, my słyszymy dzisiaj słowa, tak wiele zakładamy. Ja zawsze mówię, żeby nie słuchać słów, tylko być ciekawym, dlaczego te słowa padają, bo my bardzo często odnosimy się do słów i tutaj popełniamy bardzo wiele błędów, bo odnosimy się do słów, mając swoje znaczenia w głowie, czyli nam się wydaje, że ktoś mówi zdanie i my dokładnie wiemy, o czym on mówi, nie dopytując. Ja nie mówię o parafrazie takiej czystej, bo to bardziej wkurza chyba ludzi niż pozwala im się otworzyć, ale z takiej ciekawości do pytania, bo wtedy ci ludzie zaczynają mówić, o co tak naprawdę chodzi. Pamiętasz, jak ja dzieliłem się tą historią chyba o dziadku Adolfie, ja ją chyba na tej konferencji mówiłem. To jak mój dziadek komunikował mi pewien komunikat i co on tak naprawdę znaczył. To jest klucz, że wiesz, jak gdybym ja się wtedy odniósł do takiego ataku mojego dziadka na mnie, to wtedy już dawno z nim bym nie rozmawiał. Jeżeli ja usiadłem i zapytałem go, o co tak naprawdę chodzi, z tym, że on mnie w ten sposób takimi słowami atakuje, ja wtedy myślałem, że to atakuje, a on, wiesz, mówił mu przez słowa to, co z tego wyszło, to nagle okazało się, że wiesz, a my bardzo często też w życiu takim prywatnym, rodzinnym, biznesowym zakładamy, że my dokładnie słyszymy słowa i próbujemy się do tych słów odnieść, zamiast dalej słuchać, schodzić głębiej, głębiej i głębiej to, o czym ten ktoś tak naprawdę chce mówić, a wiesz, a my dorośli nie jesteśmy nauczeni tego, żeby od razu się otwierać i mówić, więc nauczyliśmy się takich, ja to tak bardzo brzydko nazywam, takich dziwnych strategii komunikacji, zawsze mówię spieprzonych strategii komunikacji nas dorosłych, dlatego że nam się wydaje, uczymy się tak mówić, żeby się nikt nie śmiał. To jest przerażające, ale naprawdę my uczymy się tak mówić, żeby się nikt z tego nie śmiał. Ewentualnie, żeby się z nami nie zgodził lub zgodził, ale żeby się nikt z tego nie śmiał. Więc dzisiaj, wiesz, jak rozmawiamy z rodzicami, na przykład ja się pytam, kiedy ostatnio powiedziałeś swojemu synowi, że jak jesteś z niego dumny, i ktoś mówi, Tomek, no nie mówimy takich rzeczy sobie, ale ja mu to pokazuję. I znowu, a wiesz, rozmawiając z dzieciakami w okienku, słyszę jedną rzecz, proszę pana, ja takich słów nie słyszę, kocham cię. I wiesz, i nam się wydaje, że do pewnego wieku można dzieciom to mówić. A wiesz, jak mówią ci to 16, 17, 18-latkowie, że fajnie byłoby to od czasu do czasu usłyszeć od taty, od mamy, to nagle, wiesz, okazuje się, że to, co nam się wydaje dorosłym, ja dzisiaj mam 44 lata, moja córka ma dzisiaj 15 lat, za kilka miesięcy skończy 16 i wiesz, ja znam perspektywę kogoś, kto ma 44 lata. Nie wiem, nie pamiętam, jak to jest mieć 15 lat. Oczywiście mogę sobie przypomnieć, ale nie znam jej perspektywy. Jeżeli ja dzisiaj wejdę ze swoimi mądrościami i będę się chciał wepchać w jej życie, no to skończy się to tak, pewnie jak skończyło się u mnie, że ja zacząłem przed moimi rodzicami udawać kogoś, kogo chcieli widzieć, tak bardzo dalekiego od tego, kim tak naprawdę byłem. I wiesz, i nie chciałbym zrobić tego swojej córce. Wiem, że pewnie nigdy nie będziemy mówili sobie w 100%, wiesz, ma swoje tajemnice, swoje rzeczy, ale chciałbym, żeby wiedziała, że ten dorosły jest po jej stronie
i że nie ma opcji, żeby udawać kogoś, kim się nie jest, bo tak naprawdę tutaj się nie kocha za coś, tylko kocha się, bo ten ktoś jest. I wiesz, takie słowa, jak ja mówię o tym worku słów niewypowiedzianych, to takie pytanie, którym ja się też chyba dzieliłem wtedy, że wiesz, że my każdego dnia wypowiadamy między 11 a 14 tysięcy słów i to, co wtedy zadał mi mój mentor, też jeden z moich mentorów, pytanie, skoro wczoraj wypowiedziałeś między 11 a 14 tysięcy słów, to iloma z tych słów wczoraj wzmocniłeś swoich bliskich? I wiesz, i ja wtedy tak się zatrzymałem, mówię, no wczoraj to chyba nie, a on mówi, a przedwczoraj to będzie 20 kilka tysięcy słów. Ja mówię, dobra, wczoraj chyba kilka było, a wiedziałem, że nie. I okazało się, że jak ja sobie usiadłem potem wkurzony na niego, wyszedłem sobie stamtąd i pomyślałem sobie, kiedy ja ostatni raz mówiłem mojej żonie, że ją kocham, a kiedy ostatni raz powiedziałem mojej córeczce, że jestem z niej dumny, że jest cudowną i piękną dziewczyną, kobietą, teraz już malutku zaczyna być taką kobietą. Kiedy powiedziałem moim klientom, że dziękuję im, że ze mną współpracują, nie tylko pytałem to ile tym razem, albo gotówką czy kartą, albo na ile umowa, tylko zadzwoniłem bezinteresownie, zapytałem się, czy mógłbym w czymś pomóc, tak niezobowiązująco, być może jest coś, czy wszystko jest w porządku, tak samo wiesz, i to zaowocowało tymi sytuacjami w COVID-zie, kiedy wiesz, twój rynek zatrzymał się, a twoi klienci, ty dzwonisz do klientów i oni ci pokazują kolejne rzeczy, z którymi się mierzą w tym i możesz dalej pracować z nimi, dla nich, służąc im najlepiej, jak potrafisz. Bez tych relacji zbudowanych pewnie byłoby to strasznie ciężkie. Tak, to prawda. Po prostu. No my nabieramy tego fundamentu od dziecka, nie? Tak naprawdę, a później kurczę, to się za nami ciągnie i gdzieś tam się okazuje w pewnym momencie, że pojawia się problem. Przychodzi dziecko i mówi, że no jest niewysłuchane. Później się dochodzi do tego, że może ten rodzic też był niewysłuchany, tak? I też nie umie po prostu z tym dzieckiem rozmawiać, bo jego też nikt nie nauczył. I nie, to tak jest. To jest prawda, że wiesz, nasi rodzice byli cudowni, tylko ich też nikt nie nauczył na przykład wypowiadać słów moich rodziców. Ja będę może mówił o moich rodzicach. Moi rodzice pokazywali, dbali, moja mama jeszcze jak była, nie ma już i od 15 lat, to jeszcze ona mówiła, ale mój tato, wiesz, był takim zamkniętym facetem, nie mówił mi dobrych słów, których mi wtedy bardzo mocno brakowało, bardzo je chciałem usłyszeć od niego, wiesz, robiłem różne rzeczy, żeby on wreszcie powiedział, że jest ze mnie dumny, no robiłem masę rzeczy, nie usłyszałem tego od niego, wiesz, on, i to jest kwestia tego, też to nie dlatego, że on jest taki, tylko po prostu jego nikt nie nauczył w ten sposób komunikować się. Mój dziadek przeżył wojnę, był zamknięty, stracił wielu bliskich podczas wojny i to był zupełnie taki człowiek bardzo mocny, charakterny, który był jego ojcem, który go, wiesz, tak wychowywał, on później to przeniósł na siebie i też pokazał, on w porównaniu do dziadku i tak był amorem miłości, jak możemy tak to powiedzieć, ale dalej bardzo zamknięty w sobie. I wiesz, tak gdzieś podajemy, wstydząc się wypowiedzieć kocham do swojego dzieciaka, tak, bezinteresownie, nie dlatego, że dostał dobrą ocenę, dobrą piątkę, tylko jak leży uwalony na kanapie, po prostu nic nie robi, czyli nie za coś, tylko po prostu podejść do niego i powiedzieć, ej synek, ej córeczko, chciałem ci powiedzieć, że strasznie mocno cię kocham i że po prostu zawsze chciałem mieć takiego dzieciaka jak ty. Fajnie, że jesteś. Przytulić się. Oj, Tomek, w pewnym, wiesz, ja zawsze mówię, że my tak mocno nie przytulamy już dzieciaków, które są wyższe od nas o głowę. Ja bardzo mocno tego zachęcam, bo te dzieciaki w okienku mówią, że to nic, że jestem wyższy od głowy, dalej fajnie byłoby usłyszeć dobre słowo albo móc przytulić się do mamy. I to nie są osoby, które gdzieś tam są jakimiś mięczakami, jak to niektórzy myślą, tylko to są osoby, które nie znajdują w swoim życiu kogoś, kto ich by wysłuchał i wiecie, myślą sobie o tym, żeby zrobić sobie coś niefajnego. Zamykają się w swoich pokojach, nikt ich nie słyszy, rodzice myślą, że jest wszystko w porządku, bo mają piątki, czwórki, jest wszystko gra i jest jak najlepiej. I nagle okazuje się, że wiecie, wchodzi, no i dzieje się tragedia. I my tego doświadczamy teraz, służąc w okienku dzieciakom, pokazując jak wielkie jest niewysłuchanie, niezrozumienie pewnych sytuacji, jak my dorośli wiemy, nie dlatego, że jesteśmy upierdliwi albo tacy jacyś straszni, tylko po prostu nie umiemy. Wiesz, nikt nie uczy być rodzicem, tego się uczymy gdzieś po drodze sami, doświadczamy, więc bez pretensji do nikogo, do absolutnie nikogo, tylko właśnie z taką świadomością, że wiesz, że zamiast wysłuchać i znaleźć perspektywę tego naszego dzieciaka, to tak bardzo chcemy wiedzieć lepiej. Jak nie radzimy sobie, to dajemy kary, tak? Jak coś się nie dzieje tak, to mówimy, że jest niegrzeczny. To jest słowo, którego nienawidzę, którym tak mocno rani się dzieci, daje się im tak wiele siniaków słowami, bo słowami też się bije i to są też te słowa powiedziały dzieciaki w okienku, że słowa też zostaniają głębokie siniaki, więc pewnie nie jedna osoba, która jest tutaj z nami, ma takie słowa, które kiedyś usłyszała od swoich bliskich, które do dziś zostawiły jakieś tam w nim rany albo te mocne siniaki, więc ja zachęcam do tego, żeby
właśnie wsłuchać się w ludzi i zostawić tą swoją rację, której tak mocno bronimy, odłożyć ją na chwilę na bok i usiąść przy tym kimś i wsłuchać się w to, co ma do powiedzenia. To jest coś niesamowitego. Przeczytam, bo widziałam tutaj pytanie, Tomku, do ciebie. Martyn, a jeszcze Kasia napisała, że tutaj gdzieś zgubiłam jej komentarz. Ja też pamiętam to szkolenie, Malwinko, jak byliśmy razem właśnie w tym Toruniu. Czekaj, Martynka, już tutaj, o. Jak słuchanie w czasie pandemii wpływa na ciebie? Emocje klientów i większości ludzi są wypełnione silnymi emocjami. To duże obciążenie? Wiecie co, biznesowo jest ok, bo tam pomagamy ludziom i to słuchanie jest naprawdę w porządku na podstawie zbudowanych relacji albo właśnie takich relacji, w których moi klienci mają dosyć mocne problemy w związku z tym, że klienci odchodzą, zamówienia są coraz większe, więc ja tak troszeczkę może pod prąd powiem, ale ten moment jest takim dobrym momentem, kiedy ci wszyscy, którzy mieli zbudowane relacje z klientami, a nie tylko przyjeżdżali po kolejną umowę, naprawdę sobie dobrze radzą, mają albo lepiej radzą, może nie dobrze, może to jest, bo to są różne sytuacje, różne branże. A jeżeli chodzi o słuchanie dzieciaków, to powiem wam, że nie, to jest, jak ja się z tym zderzyłem po raz pierwszy, to emocjonalnie to jest bardzo mocne. To jest coś bardzo mocnego, kiedy masz świadomość, że z drugiej strony na przykład jest dzieciak, które myśli o tym, żeby sobie zrobić coś złego. I próbujesz, bo się uczyłeś się, przeszedłeś szkolenie, które ma stwierdzić, czy to dziecko potrzebuje natychmiastowej pomocy i należy je skontaktować na interwencję kryzysową, załatwić jak najszybszą wizytę u psychologa albo u psychiatry, czy możesz rozmawiać. I wiecie, to są takie różne sytuacje, z których sobie nie zdaje sprawy, ale one są obciążone. Ja po ludzku chyba, ja się zawsze śmieję, że po ludzku to ja chyba się skończyłem w październiku w zeszłym roku, emocjonalnie, bo dotykając, wiesz, ten przełom roku, czyli listopad, grudzień i styczeń, to tak naprawdę to są takie momenty w każdym roku, gdzie wiesz, jak my sobie radziliśmy z ruchem w okienku z dzieciakami, które się zgłaszały, tych zgłoszeń nagle zaczęło przychodzić 6-7 razy tyle niż zwykle. I my, wiesz, nie mając osób, które mogłyby w ogóle pogadać z tymi dzieciakami, czuliśmy taką tak cholernie wielką niezgodę na to, niemoc, z którą nic nie mogliśmy zrobić. I wiesz, i ja myślę, że tak emocjonalnie to było dla mnie trudne, jak ja to brałem na siebie i gdzieś byłem, gdzieś to mnie bardzo mocno obciążało. Ja powiem wam, po ludzku nie dałem rady już w październiku, ja tam się skończyłem w październiku. Ja mam gdzieś tam w swoim życiu bardzo blisko Boga, wiecie, i tylko nie chodzi mi o żadnego Boga religijnego, ani takich rzeczy, tylko mam takiego Boga żywego w relacji. Ja zawsze mówię, że ktoś mówi, Tomek, ale po co ty mówisz, no jak mam mówić, co mi działa, tak brzydko mówiąc, to mówię, dzielę się. Powiem wam, że ja wiem, że ja tam w październiku mu się poddałem w tym projekcie, bo gdyby nie to, to ja bym nie udźwignął tego, nie dałbym rady. I powiem wam, że ta relacja z nim tak naprawdę pozwoliła mi wytrzymać w projekcie Okienka i dalej w nim trwać, bo to jest bardzo ciężki projekt emocjonalnie, zaangażowanie. Ja biznesowo byłem bardzo mocno poukładany człowiekiem. Miałem wszystko poukładane, wszystko było tak, jak powinno. Tutaj wiecie, nagle dzieciaki, nagle z ich problemami, rodzice, sytuacje, które się stwarzają, wyszukiwanie psychologów, psychiatrów, nawiązywanie współpracy, walka o ośrodek, który chcemy stworzyć, gdzie jedna pandemia przychodzi, zabiera zdolność finansowania na przykład przez naszych partnerów tego projektu, przychodzi druga, gdzie kolejni partnerzy się wycofują, mówią, Tomek, wróćmy do tego za rok, bo sytuacja jest taka, jaka jest, i wiecie, i nagle mówicie, dobra, to w takim razie nie mam już siły, nie wiem jak, i wiesz, jak moment, w którym ja poddałem wszystko Bogu, to był taki moment, w którym bardzo dużo rzeczy się nie zmieniło, ja mam go bardzo blisko, niezależnie od tego, jak go macie blisko, nie wiem, jak go macie blisko, ja tutaj nikogo nie chcę do niczego przekonywać ani nakłaniać, ale mój Bóg pomógł mi w październiku i tak naprawdę dzięki temu ja jestem do tego momentu. I powiem wam, świadectwo w ogóle mogę mówić, no i zaczęły się dziać naprawdę niesamowite rzeczy. Bo wiecie, chłopak ze wsi jest bardzo oparty, on sam wszystko załatwi. On sam wszystko zrobi, sam wszystko załatwi, ale moment, w którym ja naprawdę nie byłem fizycznie, psychicznie w stanie udźwignąć tego projektu i takie poddanie się, kiedy ja powiedziałem, Boże, ja nie mam pojęcia, ja zrobiłem już wszystko, co mogłem, nie mam siły, jestem wyczerpany emocjonalnie, psychicznie,
nie daje rady, tych zgłoszeń jest coraz więcej, nie wiem, nie mam pojęcia. Wiesz, i takie w głowie przychodzi, no wreszcie, to co, już jak, to mogę ci pomóc. I wiesz, i ja mówię, wiesz, tak się uśmiechnąłem, to prowadź. Wiesz, to jest coś takiego w głowie, gdzie ty nagle zaczynasz przestać upierać się, że chcesz po swojemu i poddajesz się temu, co zawsze było takie naturalne, swobodne, w dobrej intencji. Nagle wszystko zaczyna płynąć niesamowicie, zbierasz szczękę z podłogi. Jak widzisz kolejne etapy, które się realizują, nie wiem jak to nazwać, nie mam pojęcia. Ja bym mówił tylko o cudach, bo to, co się wydarzyło w projekcie całym, inaczej tego nazwać nie można. Zresztą mam nadzieję, że jeden z takich cudów za kilka dni usłyszycie, gdzie nagle zgłaszają się ludzie, którzy, wiesz, nagle zgłaszają się do ciebie ludzie, którzy mówią, oddamy ci część prowizji z naszej sprzedaży, żeby pomóc ci budować ten ośrodek z każdej sprzedaży. Nie znasz tych ludzi, gdzieś cię kiedyś widzieli na jakiejś konferencji, gdzieś, więc wpłacają na konto ośrodka usłyszeć na czas i te środki gdzieś zaczynamy gromadzić. To są takie rzeczy, które się po prostu w głowie nie mieszczą. Ja wiem, że może mówię o dziwnych rzeczach, ale po prostu takie to jest. Do momentu, kiedy sam próbowałem, sam się starałem, to było strasznie. W momencie, kiedy to chyba tak przestałem się upierać i wchodzić Bogu w drogę, to nagle zadziały się niesamowite rzeczy. Więc jeżeli ktoś pyta o to, jak sobie radzę, to po ludzku w październiku, ja tam leżę w październiku. Ludzki Tomek, człowiek leży w październiku i po prostu rozłożony, nie ma siły. A to, co się dzieje od kilku miesięcy, to jest właśnie, to już jest jego sprawa, naprawdę. Niesamowita rzecz. Ja też wielokrotnie, jak czytam te twoje teksty, to też często się zastanawiałam właśnie, jak ty sobie, wiesz, jak ty sobie z tym radzisz później, nie? Wracając do domu, wracając do rodziny, do żony, do swojej córki. Czy potrafisz się wyłączyć od tego, nie? Wiesz co, ja próbowałem różnych technik mentalnych, różnych rzeczy. Rozmawiałem z wieloma psychologami, jak oni sobie radzą, z psychiatrami. Okazuje się, że wielu z nich totalnie sobie nie radzi, albo zaczyna traktować po prostu jako przypadek, zero emocji, uczą się tego, ale nie wszystkim się to jeszcze nawet po wielu latach pracy z tego typu przypadkami udaje. Ja próbowałem różnych rzeczy i naprawdę byłem takim uparciuchem, który mówił, dam radę, wytrzymam to, zrobię to, ale wiecie, to jest kwestia tego, że obciążenia, znaczy pod kątem tego, jak dużo jest pracy w tym projekcie, jak psychicznie to jest człowiek obciążony rozmowami z tymi dzieciakami, bo to nie są miłe rozmowy, tam nie dzwoni dzieciakom, mówi, dzień dobry panie Tomku, fajnie, że pan mnie chce usłyszeć, tylko zaczyna od takiego bombardowania, że masz ochotę powiedzieć, kurde, no ale czemu w ogóle się rzucasz dzieciaku, albo czemu, o co ci tak naprawdę chodzi, oni tymi złymi słowami, tym atakowaniem ciebie, tym sprawdzają, czy ty jesteś kolejnym dorosłym, który przyszedł wiedzieć lepiej, czy jesteś dorosłym, który chciałby te dzieciaki po prostu usłyszeć. I jeżeli nie jesteś gotowy usłyszeć kilku niemiłych słów, których nie bierzesz do siebie, tylko odkładasz je na bok, bo czekasz na tego, kto te słowa wypowiada, tam jest ktoś cudowny, ten dzieciak, który jest przestraszony, wystraszony, nie radzi sobie ze swoimi emocjami w swoim życiu i nagle czekasz na niego, aż on te wszystkie słowa wyrzuci, bo przeważnie dorośli na nie obrażają się, reagują złością, agresją albo oburzeniem, a ty siedzisz i czekasz, pozwalasz mu wywalić te słowa, swoje słowa i jak już skończy, to mówisz, dobra, to możemy pogadać, fajnie, że się pojawiłeś, bo czekałem na ciebie, ale ten ktoś tymi słowami po prostu nas sprawdza, a my, ludzie, tak często podpinamy się pod znaczenie słów emocjonalnie, my dorośli w ogóle, nasze dzieciaki nam mówią nieraz coś bardzo niemiłego, a my się dajemy tym urazić, jak mogłeś mi tak powiedzieć, jak mogłaś do mnie się tak wyrazić, nie tak cię wychowałem. A wiecie, a te dzieciaki nieraz nie radzą sobie z emocjami, a jeszcze w wieku takim nastoletnim, wiecie, ta burza hormonów, która jest w ich głowach, po prostu szybciej mówią niż myślą i my zamiast być z nimi w tych momentach, obrażamy się na nich w tym momencie. Ja mówię zawsze, że to powiedziały też dzieciaki, że dzieciaki mówią w okienku, że one nie potrzebują nas dorosłych w momentach, kiedy są grzeczne. Fajnie jest wtedy mieć kogoś blisko, ale one nas potrzebują w momentach, kiedy jest źle, kiedy są niegrzeczne. Nienawidzę tego słowa, ale mówię tego, żeby każdy wiedział, o czym mówimy. Czyli w momentach, kiedy jest źle, żeby wtedy oddzielić zachowanie od dzieciaka, czyli zanim zajmiemy się jego zachowaniem, nie takim, jak powinno być, powinniśmy zauważyć dzieciaka i powiedzieć mu, że niezależnie od tego, co zrobił, to musi wiedzieć, że jesteśmy po jego stronie, że go kochamy, że wiemy, że on jest znacznie lepszy niż to, co się wydarzyło i że za chwilę usiądziemy i przyjrzymy się temu, ale zanim się zaczniemy temu przyglądać, to on musi wiedzieć, że cię kocham. Ja zawsze mówię mojej córce, że musisz wiedzieć, że cię kocham i że po prostu córka szaleje za tobą i wiesz, za chwilę się temu przyjrzymy, ale tato, i wiesz, tu wtedy sprawiasz, że ten dzieciak zaczyna przychodzić do ciebie z coraz poważniejszymi i poważniejszymi rzeczami, z którymi ja nie sądziłem kiedykolwiek, że moja córka się będzie ze mną dzieliła, albo dzieciaki w okienku się będą ze mną dzieliły. Ale jeżeli ja na pierwsze jego burknięcie
albo niefajne słowo, które usłyszysz na swój temat, zresztą z którego ja usłyszałem, wiecie, z którego ostatnio zrobiliśmy cykl spotkań dla rodziców, czyli wszechwiedzące, słodko-pierdzące dorosły, tak się nazywa cykl spotkań z rodzicami. To są słowa, które też się pojawiły w pracy z okienku, że jest pan tak słodko-pierdzący, że aż się chce wymiotować. I wiecie, dzieciaki tak was sprawdzają, a ty czekasz po prostu na tego kogoś, kto jest za tymi słowami, bo tam jest ktoś piękny. A my się, wiecie, a my wolimy się obrazić. Biorę słowo i się nim obrażam, i chodzę i jestem po prostu przygnębiony, jak moja córka, jak mój syn mógł tak do mnie powiedzieć. Może zamiast się zastanawiać jak, pomyśl dlaczego on w taki sposób mówi, odłożyć swoją rację i pomyśleć sobie, skoro mu ktoś bardzo bliski, ktoś kogo kocham, nawet jeżeli to jest partner, mówi do mnie w taki sposób, to coś przegapiam, to czegoś nie widzę, robię coś po swojemu, upieram się, coś przegapiam i po prostu zamiast się dać urazi tymi słowami, zatrzymaj się i pomyśl sobie, kurczę, co ja takiego przegapiam? No najlepiej zapytaj swojego partnera, dzieciaka, przyjaciela, partnera w biznesie też, co takiego przegapiam? Kochany dzieciaku, kochany partnerze, żono, mężu. Bo jeżeli wiesz, a my niestety podpalamy się tymi brzydkimi słowami. Ja nie mówię o chamskim zachowaniu, o chamskim odnoszeniu się do siebie, o kłótniach, które wynikają z tego, że czegoś nie rozumiemy, ale mówimy nieraz o słowach, których zamiast usłyszeć i zrozumieć, wybieramy opcję, to będą teraz ciche dni. Tak. I zakładamy z góry, nie? Niż słuchamy, niż pytamy przede wszystkim, nie? Zakładamy właśnie z góry, nie? Znaczy, widzisz, to jest taka... To jest ten przykład, jak ja nie wiem, czy ja... To są moje stare przykłady, wiecie, na słowa, dam wam taki przykład, właśnie na słowa... Przychodzicie późno z pracy, często powtarzam ten przykład i słyszycie od swojego partnera, dlaczego do cholery tak długo znowu byłeś w pracy. I wiesz, jak ja zawsze, i my się dajemy tymi słowami urazić, ja w progu stoję, moja żona mówi do mnie, dlaczego do cholery tak długo byłeś w pracy i myślę sobie, jak ona może tak do mnie mówić, to ja pracuję, wyprowadzam sobie flaki, robię wszystko, a ona mnie od progu atakuje i zaczynam się odnosić do słów, a tak naprawdę powinienem się zatrzymać i pomyśleć sobie, kurczę, ktoś, kogo strasznie mocno kocham, mówi do mnie w ten sposób, coś przegapiam. Nie jest to łatwe, bo my chcemy się bronić, odnosić, czujemy niesprawiedliwość do tych słów, ale żeby to zatrzymać, to jest cała sztuczka tego wszystkiego, tego zagonienia swojego ego do kąta, powiedzieć siad, bo teraz nie jest ważne to, co ja czuję, tylko znaczy w tym momencie pod kątem tych słów, czyli ja się nie dam urazić słowami, bo jestem ciekawy, co jest pod tymi słowami. Ważne jest to, że wiesz, my, zobacz, to jest tak śmieszne, że my się dajemy urazić słowami. No po prostu, ktoś mówi do nas źle, a my się dajemy urazić. Jakby te słowa, nie wiadomo, bierzemy je do siebie, jakbyśmy mieli, nie wiem, z drugiej strony jest ktoś, kogo kocham, mówi do mnie niefajnie, powiedział coś niefajnego. Ja żądam przeprosin. Nie chcę zrozumieć, dlaczego te słowa padły, tylko żądam przeprosin. To jest trochę dziwne z naszej perspektywy. Niełatwo jest to usłyszeć, bo to jest trudne dla nas dorosłych, bo my wymagamy szacunku i przez ten szacunek, którego wymagamy, tak wiele rzeczy nie słyszymy, szczególnie o dzieciaku. Tutaj Jagoda zadaje pytanie, jak mogłabym zrobić pierwszy krok w dobrym słuchaniu? Tak trudno jest złapać w porę, zamknąć. Co mogę zrobić? Ja zawsze się śmiejemy, że musisz zacząć, to była Jagoda, bo ja nie pamiętam, Jagoda, tak? Jagoda, Jagoda, musisz kupić paczkę klamerek. Paczkę klamerek, zawsze radzimy, kup paczkę klamerek, żeby się szczypać w uda, wtedy wytrzymujesz, wiesz, tak pół żartem, pół serio. Nie jest łatwo od razu przestać. Ja powiem ci, wiesz co, Jagoda, zacznij od jednej takiej bardzo ważnej rzeczy, której ja wszędzie powtarzam i ona robi olbrzymi przełom. Bo kiedyś usłyszałem takie cudowne zdanie o radach, wiecie, i jeżeli Antoni powiedział, Tomek, powiem ci, jak pozbyć się z życia ludzi, którzy nie chcesz, żeby w twoim życiu byli, ale tak bardzo kulturalnie i tak bardzo ładnie. Ja mówię, super Antoni, dawaj, pokaż mi, jak mogę się pozbyć, wiecie, czyli takich marudnych, którzy przychodzą, nie chcemy z nimi utrzymywać kontaktu. Ja lubię lubić ludzi, oczywiście opowiadam tą historię pół żartem, pół serio, bo wydaje mi się, że, ale ona bardzo dużo pokazuje. I on mówi, Tomek, żeby od ciebie odeszli ludzie, wystarczy zrobić jedną rzecz. Zacznij im doradzać, nie pytanie. Oni nie wytrzymają, odejdą. I wiesz, to jest takie trochę przerażające. Ja mówię, no dobra, fajne, śmieszne, ale Antoni, no, on mówi, dokładnie tak jest, że my tak wielu ludziom radzimy nie pytanie. I on zadał mi takie mocne, powiedział mi takie mocne zdanie, które mnie wstrząsnęło wtedy. On powiedział mi, Tomek, przyjrzyj się, ilu ludzi ze swojego życia wyganiasz radami, o których nikt nie prosił.
kogo ze swojego życia wyganiasz radami, o które nikt nie prosił. I ja, wiesz, ja sobie tak zacząłem odpowiadać, mówię, kurde, to jest moja żona, to jest moja córeczka. No mówię, to wyobraź sobie, że każda rada, o którą one nie proszą, to jest jakbyś pakował je do walizki. Tylko one nie wyjdą, no oczywiście nie wyprowadzą się od ciebie z domu. Może kiedyś, jak już je wkurzysz, to na pewno, ale nie od razu. Tylko wyobraź sobie, że one wyjdą z każdego dialogu z tobą, z każdej rozmowy z tobą. Wiecie, jak my szybko zapominamy, jak nie lubimy ludzi, którzy nam doradzają niepytanie, jak nam przerywają, jak. Czyli Jagoda, jedna rada nie pyta na mniej. Napisz sobie, komu najczęściej radzisz, albo przyjrzyj się w takich rozmowach z kimś, komu najczęściej radzisz, nie pytana. Ja wiem, że my nie, no raczej nikomu. Naprawdę, przyjrzyj się i jak będziesz dawała jedną radę nie pytana mniej, ja też, bo to do każdego z nas jest, to zobaczysz, jakie fajne rzeczy się nadzieją. Drugą rzeczą jest to, żeby pozwolić dokończyć komuś zdanie, jeszcze odczekać takie trzy odbicia serducha, ja zawsze mówię, żeby ten ktoś mógł się wypowiedzieć do końca. To dokończenie zdania na przykład przez dzieci w okienku jest bardzo mocne, podnoszone, one często mówią, panie Tomku, gdyby tylko mama, tata pozwolili mi dokończyć zdanie, proszę ich poprosić, żeby mi pozwolili dokończyć zdania, wtedy mógłbym im powiedzieć. Wiecie, dzieciaki nie wycofują się z dialogów z nami, bo my przerywamy te zdania w połowie, bo nam się wydaje, że już wiemy, bo jesteśmy zmęczeni, bo nam się nie chce, bo już nie mamy siły. No tutaj, jeżeli pozwalamy temu dzieciakowi powiedzieć zdanie i przestajemy mu radzić, odkładamy te nasze rady i racje na bok, na chwilę, po to, żebyśmy, i żeby nie żeby je bronić, bo wiecie, bo one domagają się obrony, tylko odkładamy je, żeby usłyszeć, to Jagoda, myślę, że te rzeczy pozwolą ci na początek. No i klamerki, jakbyś chciała tam, wiesz, gdzieś mimo wszystko powiedzieć, to wtedy klamerkę wudo. I wiesz, i to powinno naprawdę, pół żartem, pół serio, powinno pomóc bardzo mocno. Jedna rada, niepytany mniej. Przyjrzyj się zresztą, komu radzisz niepytany. I wiesz, okazuje się, że to są przeważnie najbliższe osoby. W biznesie bardzo często klientom, który nam się wydaje, że oni nas o coś pytają, a my znowu bierzemy tylko wierzchnią warstwę pytania i nie jesteśmy ciekawi, dlaczego oni w ogóle pytają, tylko odpowiadają. Czyli nie zapytamy, jak ktoś się pyta na przykład o gwarancję, nie zapytamy, zaczynamy mu odpowiadać, no u nas gwarancja wygląda najlepiej na świecie, jesteśmy najlepsi na świecie, tylko zamiast zapytać się, zanim panu odpowiem, proszę pozwolić mi zrozumieć, dlaczego ten temat jest poruszany. Chciałbym jak najlepiej panu odpowiedzieć, jak najbardziej precyzyjnie, jakby mógłby pan powiedzieć albo wyjaśnić, dlaczego porusza pan temat gwarancji, byłbym zobowiązany i to mi jeszcze łatwiej, albo jeszcze lepiej pozwoli posłużyć panu w tym, czym, jak będziemy działać. Ten klient mówi, bo wie pan, panie Tomku, bo kiedyś mieliśmy taką sytuację, że i zaczyna wam dawać dużo dodatkowych informacji. A my, wiecie, nauczyliśmy się odpowiadać, cena to te majtki rabatowe w dół, gwarancja najlepsza na świecie, jak nie mamy gwarancji, to może damy większy rabat albo większy serwis. Zaczynamy tak zgadywać, zgadujemy, doradzamy, nie pytani. Naprawdę. Tutaj patrzę na Moniki też komentarz, to jest przykre, ale prawdziwe, nie? No co mówimy? No to jest takie... Roxana też napisała, że to wszystko, co mówicie, jest niby takie oczywiste, jakie trudne, nie? Ja mam tylko apel, jeżeli mamy na sali rodziców, ja tak się powiem, moi kochani, jak jesteście rodzicami, to proszę was o jedną rzecz gorąco i to mówię w imieniu dzieciaków z okienka, które dzwonią i mówią, jeżeli my dzisiaj naszym dzieciakom nie powiemy bezinteresownie, jak są cudowne, wyjątkowe, nie rozwiążemy tego worka słów niewypowiedzianych, czyli powiemy, że fajnie, że są, że je kochamy, to wiecie, że one nigdy nikomu w życiu nie uwierzą. Nawet jak będą mieli najcudowniejszego partnera na świecie, to będzie im bardzo ciężko w to uwierzyć. Zrobią bardzo dużo głupich rzeczy, poturbują się, połamią sobie kark przed wieloma niepotrzebnie ludźmi, będą chodzili na kompromisy, żeby te zdania usłyszeć. Nie róbmy takich rzeczy. Jeżeli zadbajmy o to, żeby nasze domy były takim miejscem, w którym one znajdą dorosłego, który zawsze będzie w nie wierzył i zawsze zostaną zasypane takimi słowami dobrymi, pełnymi wiary, czyli cokolwiek by nie zrobiły, zaprośmy ich do siebie i powiemy, ej dzieciaku, dobra, wydarzyło się to i to, ale zanim się dobierzemy do tego problemu, to muszę ci powiedzieć jedną rzecz, strasznie cię kocham i wiem, że jesteś znacznie, znacznie lepszy niż to, co w tym momencie zrobiłeś. Zanim się dobierzemy do tego problemu, to chcę ci powiedzieć, że po prostu zawsze jestem po twojej stronie, a teraz powiedz mi, o co chodzi, jak mam być w tym z tobą. I powiem wam, zaczynają dzieci się w sytuacjach, gdzie mam do czynienia z dzieciakami, które rzucają się agresją, które się samookaleczają, które są po jednej lub dwóch próbach samobójczych. Nikt tego nie słyszy. Wiesz, jest takie cudowne zdanie, które też proponuję, żeby zadać naszym dzieciakom. Ono jest bardzo, bardzo mocne. Zadajcie pytanie waszym dzieciakom, czego nikt nie słyszy.
czego nikt nie słyszy. Zadajcie sobie pytanie, czego od was nikt nie słyszy, ale nie pod kątem, tylko czego nie mówimy, o co nikt nie pyta, o co powinni ludzie pytać. Wiecie, dzieciaki odpowiadają, nikt nie słyszy, jak się boję, proszę pana, jak płaczę. Ale nie tak oficjalnie, tylko tak gdzieś w środku, w pokoju. To są takie ujmujące zdania. Zachęcam was do tego, żeby naprawdę zostawić tą rację, którą jest trudno zostawić, ale dla niektórych ludzi warto, dla waszych dzieciaków warto. Rodzice, kochani, proszę was w imieniu tych dzieciaków. Każdego dnia jakiś dzieciak robi to skutecznie. To jest coś przerażającego. Dzisiaj też ktoś, jakiś dzieciak zrobi to w Polsce skutecznie. Statystyki policyjne są przerażające. I to są zawsze takie, wszystko tam, Tomek, ja nie sądziłem, że coś takiego się wydarzy. I powiem wam, że zachęcam was do tego. Wtedy dzieciakowi Rita Person, to są takie cudowne badania zrobione, gdzie Rita Person wypowiada takie zdanie, że każde dziecko zasługuje na jednego dorosłego, który zawsze, bez względu na wszystko, będzie w nie wierzył. Jeżeli my będziemy powtarzali naszym dzieciakom, że cokolwiek by się nie działo, to zawsze jestem po twojej stronie i dotrzymamy słowa, czy nie, przyniesie jedynkę, no znowu, no wiedziałam, no bo, tylko powiemy, że powiemy mu, że zanim zaraz pogadamy o cenie, ale na przykład widziałem, wiecie, to jest nieraz coś takiego małego, że śniaka to dziecko dostało w szkole, pani kopnęła, czyli tym słowem jedynka, nie uczyłeś się, na tle klasy, ono samo się osiniaczyło i wraca do domu, naprawdę potrzebuje czwartego czy piątego siniaka, znowu jedynka, znowu się nie uczyłeś, znowu się spieszyłeś, znowu coś tam, zamiast zrozumieć, z czego to wynika i zamiast powiedzieć mojej, słuchaj, no okej, zatrzymajmy się, tak, pogadajmy później... o tym. Często po tych 30 latach buduje dopiero swoje poczucie własnej wartości, nie? No właśnie, wiesz, i tak często budujemy swoje poczucie własnej wartości nie na sobie, nie na tym, kim tak naprawdę jesteśmy, tylko na tym, gdzie ludzie nas zauważali w życiu. I niestety to jest największa tragedia, że my uczymy się, że wartościowi jesteśmy tam, gdzie ludzie biją nam brawo. Nikt nam nie mówi, że wartościowi też jesteśmy tam, gdzie lubimy być, gdzie nikt brawa nie bije, ale gdzie jest tam dobrze, że tam też jest nieraz największa wartość, więc zrezygnujemy z tego, co kochamy, co robimy robić i biegamy tam, gdzie ludzie biją brawo. I tam się gubimy, bo często to jest wbrew temu, co czujemy, co myślimy, co chcemy robić. Ale ludzie biją brawo, a my jesteśmy w domu, nie dostajemy tych słów, i biegamy po świecie, łapiąc te okruchy zauważalności, łamiąc sobie przed karki, przed tym. Dlatego, moi kochani rodzice, jeszcze raz proszę was, żeby dzisiaj, jak skończymy, to jeszcze być na to, jeszcze raz, jeżeli dzisiaj jakoś nie było okazji, żeby swojemu dzieciakowi kochanemu powiedzieć dobre słowo, nie pozwólcie, żeby poszedł spać bez dobrego słowa. To jest tak bardzo, bardzo ważne. Proszę was, w imieniu tych dzieciaków. Mówię wam, to jest coś, co buduje, dopina im skrzydła. Mega rzecz. Chciałam Cię poprosić, Tomku, czy jesteś w stanie podzielić się taką jedną historią, bardziej taką, nie wiem, którą zapamiętałeś, którą też nosisz w sercu, jeśli chodzi właśnie o tutaj te rozmowy z dziećmi. Wiesz co, te historie, ona jest każda inna. Ja o wielu nie mogę mówić, bo ja tymi, którymi się dzielę na Facebooku, to są historie, które dzieciaki pozwalają mi mówić i te, które noszę najbardziej w sercu, są tymi, o których nie mogę mówić, bo gdzieś nawet nie pytałem, czy mogę, więc z takim szacunkiem dla tych dzieciaków, które dzwonią, jest dużo takich ujmujących historii, bardzo też wzruszających, którymi dzielę się na Facebooku, gdzie dzieciaki pozwoliły się nimi podzielić, ale to są przeważnie takie delikatniejsze sytuacje, ale te najmocniejsze sytuacje, wiecie, to są sytuacje, którym nie jestem w stanie się podzielić, dlatego że nawet nie śmiałem zapytać, czy mogę, bo to były tak intymne rozmowy, tak dużo pokazujące i tak, wiecie, ja nieraz po takiej rozmowie ryczę, kończę tą rozmowę i po prostu rozklejam się, ryczę, nie mam siły, wiecie, trzeba się zebrać zaraz, bo zaraz kolejny dzisiaj będzie z tą chciał rozmawiać, to powiem wam tylko tyle, że jeżeli my jako rodzice, my jako dorośli, jeżeli sobie ja usłyszałem jakieś takie piękne zdanie, dorosłem, którędy się wraca. I powiem wam, że chciałem was namówić do tego, żeby wrócić na chwilę do tej perspektywy waszego dzieciaka, do perspektywy tego, jak on widzi świat, że jak ty mu zaczynasz, jak on mówi zdanie,
i ty mu zaczynasz przerywać. Nie wiem, teraz okres zimowy, to może, nie wiem, może skoki narciarskie. Weźmy sobie taką metaforę. Wyobraź sobie, że nie wiem, czy wiesz, jak są te skocznie narciarskie, to najpierw pusza się przed skoczka, czyli takiego zawodnika bez numeru, który ma sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, czy jest bezpiecznie. I wyobraź sobie, że dzieciak pierwszymi zdaniami przychodząc do ciebie, puszcza takiego przedskoczka. Jak on zobaczy, że tego przedskoczka zaczynasz łapać, przerywasz mu, nie pozwolisz mu dokończyć zdania i się odnosisz i dajesz mu jeszcze radę, niepytany, Tomek, ale ja tą radę z serca daję. Ja wiem, naprawdę wiem. Chodzi o to, że on o tą radę nie prosił. To jest przedskoczek, czyli sprawdzenie, czy teren jest do rozmowy. A mama, tata bierze, przerywa i on mówi, dobra, to jak przedskoczek nie wytrzymał, zabiera ten swój problem, idzie do pokoju. I wiecie, i to jest jeden problem, drugi problem, trzeci problem, czwarty problem. I w pewnym momencie niektóre dzieciaki są emocjonalnie mocne i wytrzymują. Niektóre dzieciaki się zaczynają samo okaleczać, niektóre dzieciaki jeszcze gorsze rzeczy robią. I powiem wam, że robią to nieraz tak skutecznie, że rodzice nawet nie są świadomi po wielu miesiącach tego, że one na przykład to robią, albo że zrobiły jedną próbę samobójczą nieudany, bo ktoś tam gdzieś, bo za mało, bo zwymiotował ktoś, bo wziął tabletek, albo bo ktoś zauważył. Powiem wam, że jak sama policja mówi, że statystyki prawdopodobnie obejmują tylko 1/4 zgłoszeń, dlatego że wielu rodziców ukrywa to, bo nie chce, żeby to w ogóle wyszło na jaw. Nie jestem. Jest dużo takich dobrych historii, z których płynie wiele nauki. Zresztą to nawet piszą ludzie na Facebooku, to ja zachęcam do tego, żeby sobie może tam. Nie żebyście obserwowali, absolutnie nie, ale jeżeli ktoś jest ciekawy, to zachęcam, ale powiem wam te najmocniejsze, to są te, których nie, nawet nie proszę o to, żeby można było publikować, bo one są, ojejku, tam jest. Ale mówię znowu, ich nie wytrzymałbym sam z siebie, to jestem o tym przekonany. Wiecie, nieraz te rozmowy z dzieciakami, nieraz z niektórymi rozmawiam po 6, po 7 razy, nieraz po 8, nieraz po interwencji psychologa, dopiero po jakimś czasie mogę zacząć z nimi rozmawiać, bo tam jest potrzebna interwencja psychologiczna albo psychiatryczna. Nieraz rozmawiamy też z rodzicami, wiecie, bardzo ujmujące, na przykład bardzo ujmujące są rozmowy dorosłych, którzy jako dzieci próbowali popełnić kilka prób samobójczych, jak oni dzielą się ze mną tym, co oni wtedy przeżyli. Albo rodziców, którzy to są takie rozmowy, które, powiem wam, zmieniają perspektywę, które mi pokazały raz na zawsze, że naprawdę, że my się skupiamy na tak błahych rzeczach, nie zauważając tego, co dzieciaki przeżywają. Ja też to zmieniło moją perspektywę w ogóle na patrzenie na moją córkę. To jest coś, co zostawia tak głęboki ślad, taką wrażliwość, jak sobie myślisz, naprawdę o pierdoły się czepiam, a to jest mój kochany dzieciak. Ja zawsze mówię, że jak już jest taki moment, kiedy nasze dzieciaki nas wkurzają, bo nie macie dzieciaki w nastoletnim wieku albo nie macie już siły, to zawsze dobrze jest sobie przypomnieć moment, w którym na przykład dowiedzieliśmy się, że się pojawia, albo kiedy pierwszy raz je zobaczyliśmy, wzięliśmy na ręce. Ja pamiętam, w szpitalu na takim Jaśku Ania była, ona była mniejsza od Jaśka. Nie, ja jestem chłopakiem ze wsi, taka mała poduszka. Tak, i ja sobie zawsze przypominam ten moment, jak Ania gdzieś naprawdę, mój krótki ląd zaczyna podpalać, to ja myślę sobie, Ania, cokolwiek mi się działo, ja pamiętam cię, znam cię od 15 lat, moja córko, i wiem, że jesteś dobrym człowiekiem, więc mocno cię kocham. To powtarzanie tego jest strasznie ważne i buduje tą prawdziwą tożsamość. Pokazuje naszym dzieciakom, że to, co mówią, pozwolenie im dokończenia zdania, pokazuje, że to, co mówią, jest ważne, że ten ich głos jest ważny, że ktoś go słucha. Nawet jak to moja córka powiedziała, tata, nawet jak ja wiem, że nieraz mówię głupoty, a ty mimo wszystko pozwolisz mi dokończyć zdanie, to jest takie ważne. Wiecie, to jest, ja tylko nie jestem idealnym ojcem, żeby nie było, ojejku, to jesteś taki, nie, naprawdę nie jestem, ale to ma tak duże znaczenie. Dzielę się tym, z czym się dzielą dzieciaki w okienku, jak rozmawiam sobie z Anią z perspektywy, właśnie z moją córeczką z perspektywy tego, co mówią dzieciaki, żeby jeszcze bardziej zrozumieć to powiem wam, że naprawdę czepiamy się nieraz jako dorośli o jakieś pierdoły, nie? To ostatni wpis nawet o tym grzecznym, niegrzecznym, jak rozmawiałem z taką 9-letnią dziewczynką, która powiedziała właśnie, że wiecie, że mama najczęściej mówi, że jest niegrzeczna. I wiecie, to niegrzeczne według niej. Znaczy, powiem wam, może jedno, czy ja się mogę tym podzielić. To tak w dwóch słowach. Jak kiedyś zapytałem 8-letniego chłopca, który był po próbie samobójczej. Ja wiem, że to się w głowie nie mieści. Co to znaczy być niegrzecznym? On powiedział, nie wiem. Ale jestem za to w kółko karany. I on powiedział, nie wiem, ja to tak zostawię tylko, że nasze dzieciaki nieraz nawet nie wiedzą, niegrzeczny, i one nie biorą tego przez zachowanie,
tylko tą łatkę naklejają na siebie, że ja jestem, to znaczy, no to ja jestem, ale ja mówię, ale co to znaczy, że jesteś niegrzeczny? On mówi, no nie wiem, proszę pana, ja jestem niegrzeczny. Czyli najgorszy, czyli nie tak, jak się mamie podoba, czyli niedoskonały. Mama przez to mnie nie kocha, proszę pana. Nie, ale ona mówi, że cię kocha. Nie, nie kocha mnie, proszę pana, ja wiem, bo jestem niegrzeczny. Wiecie, nie, dzieciaki te małe nawet nie potrafią wytłumaczyć, co to znaczy. I wiecie, to jest takie mocne zdanie, że my dorośli, niech tylko nie gniewajcie się, bo to z serducha idzie. Tak często tresujemy tym zdaniem naszych dzieci, niegrzeczny jesteś. A te dzieciaki mówią, że nawet jak już powiemy im, że są niegrzeczne, to bardzo mocno wtedy potrzebują, jak to opisała ostatnio jedna 9-letnia dziewczynka, że ona, że jej serduszko potrzebuje, że wtedy jej pęka serduszko, tak to opisała. Jak słyszysz od mamy, że jest niegrzeczna, to się boi. Jak zapytałem się, czego się boi, to ona powiedziała, boi się, że mama nas przestała kochać. A jak zapytałem się, czym, jeżeli chodzi o to przestanie kochania się, to jak powinno się zadbać o twoje serduszko, to ona powiedziała, że nawet jak mama już to powie, to ważne, żeby się później przytuliła mnie i moje serduszko. Wiecie, to są takie bardzo wzruszające opisy tego, ale te dzieciaki po prostu, one nie wiedzą dokładnie, co to znaczy być niegrzecznym. Jak ja mówię, to dobra, to co trzeba zrobić, żebyś był grzeczny? Ja muszę być taki, proszę pana, jak mama by chciała. Ja mówię, ale konkretnie jesteś w stanie powiedzieć, co? Nie, wie pan, to się zmienia, to jest różne. Każdego dnia jest trochę inne. Wiecie, i one nawet nie potrafią, zapytajcie wasze dzieciaki, co znaczy być niegrzecznym. Ta dziewczynka powiedziała, że to znaczy rozlać mleko, rozsypać płatki, przewrócić się, gapiąc się w niebo. To takie trzy rzeczy powiedziała. To wiecie, to jest tak, myślę sobie, mówię, kurde, no, to są mocne rzeczy. Takie mocne, gdzie nam się wydaje, że wiecie, my jesteśmy nieraz zmęczeni. To, też, żeby się nie oskarżać tym, co ja mówię. Ja wiem, że jesteśmy zmęczeni, nieraz mamy siły, ale kurczę, nieraz tak ważne jest, żeby się na chwilę zatrzymać. I wiecie, dla świętego spokoju przerywamy zdania, nie odpowiadamy na pytania, a później dziwimy się, że dzieciaki nie chcą z nami rozmawiać, że na pytanie, co w szkole, odpowiadają dobrze. No powiedz, co w szkole, no dobrze, mamo, a u ciebie jak? W porządku. Mm-hmm. Dziwimy się, że nie chcą z nami rozmawiać. No, tak to wygląda. Ja często się właśnie spotykam z tym, że jak się właśnie pytam w ten sposób, nie, dlaczego nie rozmawiają z rodzicami, to często pada też to, że po prostu boją się być oceniani. Tak. I tego. Oj, to. Tak. To prawda, to jest w ogóle, to jest to, o czym mówisz, to już jest w ogóle taki level up, bo to, wiesz, dzieciaki, najgorzej jest powiedzieć dziecku, że się o nie martwisz, albo że się boisz, albo że no nie wiem, że coś ze sobą, bo dziecko wtedy zamiast wychodzić, zamiast radzić sobie ze swoim problemem, zaczyna wyciągać ciebie z twojego zmartwienia. Czyli zaczyna jeszcze bardziej udawać idealnego, żebyś ty się nie martwiła, a jego problem zostaje dalej problemem. Więc nie mówmy naszym dzieciom, że się o nie martwimy. To jest najgorsze. Znaczy według mnie, ja wiem, że psychologia mówi trochę inaczej, ale według mnie to jest najgorsza rzecz, którą można dziecku zrobić. Zresztą tak samo mówią dzieciaki w okienku. Nie mówmy, że się o nie martwimy, nie mówmy, że się o nie boimy, nie mówmy, że sobie z czymś nie, widzę, że sobie nie radzisz, bo one wtedy czują się niedoskonałe. To w ogóle zupełnie inne rzeczy słyszą niż to, co nam się wydaje, że wypowiadamy. Tomek, ale ja to mówię z serca, to jak mam mówić, że się o dziecko martwię? To generalnie można w zupełnie inny sposób, ale nie tak. Możesz zauważyć pewne rzeczy, możesz być po dziecku. My zresztą, ja różnymi rzeczami się dzielimy, to jest za krótko, żeby to opowiadać o to, ale kurczę, nie mówmy naszym dzieciom, że się o nie martwimy. Ale jak są smutne, to jak powiedzieć? To jak są smutne, to właśnie o to chodzi, żebyśmy przestali zgadywać jako dorośli, co mamy zrobić, tylko przyszli i zapytali dziecko, co chcesz, jak mam być koło ciebie, bo widzę, że coś tam jest w twoim serduchu. Pokaż, naucz mnie mamę, tatę. Naucz mnie, tatę. Córeczko, jak mam być z tobą w tym momencie? Pokaż mi jak, pokaż mi pierwszy krok. Pokaż mi, co mam zrobić, jak mam być z tobą. A nie, my przychodzimy z gotową radą dobrze wychowanego dorosłego, który mówi, o, jak to się stało, to ja już mam dla ciebie trzy rady. Ale Tomek, ono cierpi, daj spokój. Ono cierpi, tylko że wiesz, tylko jak ja po raz pierwszy zapytałem moją córkę, jak ona przyszła i zamiast wiedzieć znowu, ja zapytam, ona mówi mi, tata, taka rzecz się wydarzyła, taka i taka. I ja mówię, o matko, mam tu radę, ale wiem, że nie mogę radzić, więc przytrzymam tą radę, wytrzymam ją. No i ja zapytam się, no to mówię, córcia, dzięki, że się podzieliłaś, a powiedz mi, jak mogę z tobą w tym być? I wiecie, ja tu już mam sześć rad, które mogę jej dać. Ona nie poprosiła mnie o radę, tylko opowiedziała mi swoją historię, ale nie zadała mi pytania, tata, co o tym myślisz, tylko opowiedziała mi tą historię. Ja zatrzymałem się i ja mówię, to jak mogę być z tobą w tym, córcia?
jak mnie potrzebujesz? I ona powiedziała, wiesz co, przytul mnie, tata. I ja ją przytuliłem i wiecie, i w mojej głowie zaraz rada, muszę dać jej radę. I ona uśmiechnęła się, pocałowała mnie w policzek i poszła do swojego pokoju, a ja siedzę i mówię, kurde, ale rady, przecież ona sobie nie da sama rady, ja muszę jej się poradzić. Te moje rady, przecież będzie się dziecko męczyło i w ogóle, i w ogóle. I wiecie, i ona w tym momencie potrzebowała przytulasa, nic więcej. Ale Tomek, ale czy ona sobie sama poradzi? Powiem wam, poradzi sobie. Właśnie o to chodzi, że dzięki temu, że ja w tamtych momentach nie radziłem, zaczynają te dzieciaki przychodzić z coraz większymi, większymi problemami, bo ja wtedy nie chciałem jej radzić, mówić, ja wtedy nie chciałem, nie wiem, złapać za telefon, załatwiać sprawę albo jakieś różne rzeczy, żeby jej pomóc. Ona wtedy potrzebowała przytulasa. Nieraz dzieciaki mówią, jak rodzice opowiadają, to tata posiedź ze mną, albo wiesz co, nie wiem, dobrze wiedzieć, że jesteś, albo pogadajmy o tym. Jak do momentu, kiedy dziecko nie powie, co o tym myślisz, to nawet jak już to powie, to ja zawsze zachęcam do tego, żeby powiedzieć, dobra, a zanim ci powiem, to powiedz, jak ty to widzisz. To jest tak ważne, bo wiecie, bo one wtedy pytając, jak ty myślisz, to ona sprawdza, czy jego rozwiązanie jest spójne z twoim rozwiązaniem, jak jest inne, to i tak zrobi po swojemu, ale będzie wiedziało, żeby ci więcej nie mówić, bo ty myślisz inaczej. To jest trochę skomplikowane, ale takie to jest. Ale to znowu po mojemu. Ja wiem, że psychologia mówi inaczej, ale takie to jest po mojemu. Trochę się chyba rozgadałem. Piękne komentarze. Widzę, że mamy tutaj. Tutaj jeszcze Kasia coś napisała. Okazywanie miłości jest kluczem życia pięknych relacji. Patryk też napisał. Dokładnie, słowami można niestety strzelać. No to prawda, nie? Tak, tak. Tak, Patryk, powiem ci, że no to my dostajemy rykoszetem. Sobie tak rzadko zdajemy sprawę z tego, że słowa ranią, że słowa nie znikają. Ja zawsze mówię, że słowa nie znikają. Że, wiecie, badania nawet są, które pokazują, że na jedno słowo, które jest bardzo emocjonalne dla naszego dzieciaka albo dla naszej bliskiej nawet osoby, musimy wypowiedzieć prawie 50, żeby zrównoważyć ją emocjonalnie. To wyobraźcie sobie, że na jedne ty głupku, ty idioto albo jeszcze gorsze, musimy powiedzieć 50 słów dobrych o nim, a my ich w ogóle nie wypowiadamy, żeby doszło do równowagi emocjonalnej, żeby to się gdzieś mniej więcej wyrównało. Bo takie spustoszenia robi to słowo. Wiecie, mój Bóg mówi fajną rzecz, że słowami siejesz ze swojego serca i naprawdę przyglądaj się, jak siejesz. Lepiej nieraz przygryź język. Ja wiem, że nieraz się nie wytrzymuje emocjonalnie, ale musimy wiedzieć, że jeżeli już wylatuje nam to słowo, to wiecie, 50 słów. Kiedy ja do swojego dziecka powiedziałem 50 dobrych słów, kiedy ja po złym słowie do swojego partnera powiedziałem 50 dobrych słów, to co mam mówić? Kocham, kocham, kocham razy 50? Nie, wiesz, że ja o tym mówię. Ja mówię o tym, że żeby zrównoważyć go emocjonalnie, bo to gdzieś zostaje w człowieku, a my nieraz przepraszam, mówimy i wtedy ktoś mówi, dobra, okej, okay, się nie gniewam, albo dobra, ale już tak nie rób, ale dalej 49 słów jest do powiedzenia dobrych, bo w tym kimś ta delikatna, to co jej zostaje. I tu ja nie mówię, żeby tylko słowami, bo to nie o to chodzi. Ja myślę, że to ma być jako metafora tego, że żeby następnym razem zastanowić się, albo jakbyście się przyjrzeli. Ja zawsze mówię, gdybyś dzisiaj ze swoich słów, które wypowiedziałeś dzisiaj do swojego dzieciaka, albo w ciągu tygodnia ugotował zupę, to jaka to by była zupa? Albo jaka to by była potrawa? I niektórzy mówią, no Tomek, to byłby, kurde, kapuśniak albo jakieś flaki. To nie byłoby nic dobrego. To byłaby śmierdząca zupa. No właśnie o to chodzi. Żebyśmy zauważali ślad emocjonalny, który zostawiamy słowami. Jesteśmy już trochę po czasie, więc ja bardzo ci dziękuję, Tomku. Myślę, że w tym czasie, właśnie w tym czasie, to naprawdę jest wielka potrzeba taka słuchać przede wszystkim o tym, co powinniśmy, co też tak naprawdę pomoże nam w tych relacjach z bliskimi, bo trzeba pamiętać też o tym, że to jest taki ważny czas, tak, w momencie, kiedy też dzieciaki nie chodzą do szkoły, gdzie nie mają tych relacji. I bardzo się cieszę, że akurat w tym momencie też się spotkaliśmy. Ja też wiesz, z wielkim szacunkiem do tej pracy, którą robisz też, bo jak opowiadałaś dzisiaj, wiesz, stanąć i dzielić się z tobą po tym, co przeszłaś z twojej perspektywy. Ja wiesz, mam taką głęboką, ja nie wiem, tak trochę prywatę na forum, ale mam nadzieję, że jak już my zrobimy ten ośrodek, to mam nadzieję, że kiedyś nasze drogi się przetną i dasz się zaprosić, żeby tam posłużyć dzieciakom w jakimś projekcie,
bo też tak z tego, co mówisz, wiesz, to doświadczenie jest tak bardzo ważne. Dzieciaki uwielbiają prawdę, więc jak ktoś coś przeżył i dzieli się z tym, co przeżył, to jest dla nich takim kluczem wielkim, więc mam nadzieję, że jak już stworzymy ten ośrodek gdzieś w Polsce, to kiedyś dasz się zaprosić, żeby posłużyć im w jakimś projekcie. Bardzo dziękuję. Dziękuję Wam, kochani, za dzisiaj. No i co? No i w takim razie, Tomku, do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję pięknie za zaproszenie. Dziękuję, że mogłem być tutaj z Wami. Ściskam ciepło, trzymajcie się. Pamiętajcie, rozwiążcie worek słów niewypowiedzianych i rozdajcie je dzieciakom dzisiaj. Bądźcie hojni. Dziękuję bardzo. Dziękuję.